Otwieram 75. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest na sesji 19 radnych. Stwierdzam tym samym prawomocność obrad i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam Burmistrza Miasta, Pana Piotra Petrykowskiego. Witam Pana Sekretarza, Pana Skarbnika. Witam dyrektorów zakładów naszego samorządu, prezesów spółek, kierowników wydziałów, media i wszystkich obecnych na sali. Panie i Panowie Radni, w dniu 26 listopada zmarł świętej pamięci Kazimierz Szpura, któremu Rada Miasta nadała w dniu 29 kwietnia 2010 roku tytuł Zasłużony dla Miasta Bartoszyce. Świętej pamięci Jan Szpura był znaną i powszechnie szanowaną postacią. Przez długie lata zajmował się i czuwał nad szeroko rozumianą zielenią miejską. Tym samym pozostawił niezniszczalny, żywy ślad swojej aktywności w naszym mieście. Odszedł człowiek znany, szanowany, skromny, przyjazny ludziom i takim pozostanie w naszej pamięci. Proponuję, abyśmy powstali i minutą ciszy uczcili pamięć, świętej pamięci Kazimierza Szpuro. Dziękuję. Panie Przewodniczący, należałoby po prostu powiedzieć świętej pamięci o tym, że tak jak to w Kościele katolickim się mówi, że zaraz zapomniałem, powiedzieć wieczny odpoczynek razem trzy. Wieczny odpoczynek razem nasz Panie, a świat nie Dziękuję. Porządek obrad Panie i Panowie otrzymali. Na wniosek burmistrza proponuję, aby w punkcie 6M porządku obrad wprowadzić do tego porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 14/75. Projekt uchwały Panie i Panowie Radni otrzymali część radnych przed sesją. Większość radnych otrzymała już wcześniej. Zresztą elektronicznie on był zaprezentowany na poczcie Pani i Panów Radnych. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, proponuję, żebyśmy przegłosowali porządek obrad ze zmianą, którą przed chwilą zaprezentowałem. Kto z Pani i Panów Radnych jest za zmianą porządku obrad? Proszę o przegłosowanie teraz. No coś tak pulsuje. No nie ma takiej możliwości, bo albo za pomocą urządzeń, albo indywidualnie byśmy chcieli głosować. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty jednogłośnie. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 74. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do wymienionego przeze mnie protokołu?
Jeśli nie ma, stwierdzam, że wyżej wymieniony protokół Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, pan burmistrz ma głos. Dziękuję, panie przewodniczący. Pozwolę sobie oddać pana notatkę. Szanowni państwo, przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce, a tak naprawdę jednostek podległych, a w tym wypadku również jednej ze spółek w okresie międzysesyjnym. Ja przepraszam, panie burmistrzu. Ja bym prosił państwa radnych, wyłączcie państwo telefony komórkowe. Nigdy tego nie wspominałem, myślałem, że to jest oczywiste. To jest od 26 października bieżącego roku do dnia wczorajszego, 29 listopada. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, przebudowa ulicy Andersa, budowa sieci oświetleniowej przy ulicy Traugutta, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie integracyjnego przedszkola publicznego nr 4, przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej. Część tych działań ze względów pogodowych jest z jasnych przyczyn wstrzymana lub ograniczona. Trwa realizacja dokumentacji konserwatorskiej budowlanej dla inwestycji modernizacja budynku przy ulicy Kopernika, a tak naprawdę remontu klatki schodowej. Jest to na ukończeniu. Ekspertyzy i inwentaryzacji instalacji centralnego grzewania w budynku szkoły podstawowej nr 8 z ukraińskim językiem nauczania. Również jest to już prawie zakończone. Zakończono i odebrano od wykonawcy pierwszy etap drugiej części rozbudowy cmentarza komunalnego. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji na użytkowanie. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, na modernizację stropodachu nad halą sportową przy szkole podstawowej nr 1 wraz z instalacją fotowoltaiczną na dachu hali. I tu będzie fajny temat przy okazji pewnie uchwały na temat klastra. Do tego się odniosę, więc proszę mi nie zadawać pytań, bo jakby tu coś dołożę. W tym temacie akurat. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Ogłoszono przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Konopnickiej 6/4a oraz lokalu usługowego położonego przy ulicy Bema 19. Przetargi odbędą się 15 grudnia. Ogłoszono przetarg na oddanie w dzierżawę części działki położonej przy ulicy Słowackiego w Bartoszycach z przeznaczeniem na cele ogrodnicze. Przetarg odbędzie się 14 grudnia bieżącego roku. Przekazano w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, za Państwa wiedzą i Państwa zgodą, Agencji Mienia Wojskowego teren o powierzchni 9193 m2 w celu wybudowania budynków mieszkalnych. Okres maksymalny budowy jest to 5 lat, deklaracje z agencji jest to czas do 3 lat. Wydział Techniczno-Komunalny. Wody Polskie w Białymstoku pozytywnie zaopiniowały opracowany przez COWiK projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce. Przygotowano dokumentację do wniosku pod nazwą Zielono-Niebieskie Bartoszyce kierowanego do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wykonano nasadzenia zastępcze 61 sztuk sadzonek drzew w Parku Elżbiety przy ulicy Słowackiego oraz w okolicach Jeziorka Mleczarskiego. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie wydał zezwolenie na usunięcie 3 drzew na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kończyńskiej. Wymieniam to, ponieważ za każdym razem, kiedy udaje tam się, zgoda jest na usunięcie drzewa, uważamy to za duży sukces, bo jest to naprawdę bardzo trudna i ciężka procedura, jakiekolwiek usunięcie i możliwość usunięcia drzewa na cmentarzu. Podpisano umowę na opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska miasta Bartoszyce do 2023 roku z firmą Biuro Doradcze Eko Infra Robert Bogucki z siedziby w Olsztynie. Dokonano kontroli 17 zgłoszeń wykonania nasadzeń zamiennych zastępczych. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie obsługi kredytu długoterminowego. Wybrano Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wartość oferty 3 046 777,33 zł. Okres kredytowania 154 miesiące. Zakończono projekt w ramach konkursu
pod nazwą Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2023 roku. W ramach działania oznaczono tereny ROT nad Łyną, ROT Dąbrowa oraz ROT imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, tablice plany. Dofinansowanie województwa 22 520 zł 40 groszy, wkład finansowy gminy 4596 zł, wkład ROT prawie 19 tysięcy. Oczywiście nie polega to tylko na oznakowaniu, jest to zinwentaryzowanie, jest to dookreślenie, gdzie mogą być poprowadzone sieci. Jest to trochę szerszy projekt niż niektórzy sobie wyobrażają, że postawiono 3 czy tam 4 tablice. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach organizacyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Dofinansowanie 850 tysięcy zł, 100% kosztów. Zaplanowano zakup usług doradczych i szkoleniowych oraz sprzętu technicznego, między innymi serwery, UPS-y dla pracowników JST i jednostek podległych. Nie mamy tu większego wyboru poza tym, co wybraliśmy, czyli fizycznie dostajemy dofinansowanie dość skonkretyzowane, czyli nie możemy tutaj dodatkowo więcej innych rzeczy powymyślać niż to, co jest jakby w tym programie, zadaniu. Zieleń miejska. Zebrano zalegające na terenach zielonych gałęzie przy ulicy Gdańskiej, zdemontowano i zabezpieczono na zimę fontannę na Nowowiejskiego, zebrano i zutylizowano wiatrołomy z całego miasta, uprzętnięto, wywiezono i zutylizowano liście Droga Krajowa 51, ulica PCK Leśna, Konopińska, Kończyński przy Starej Prokuraturze 11 listopada z Ronda Solidarności, Bohaterów Warszawy, Lipowie, Monte Cassino, Bema, Cichej, Kilińskiego, Cynkowej, Wybrzeża Jagiellończyka, z Placu Wolności, Rynkowej, Ofia Święcima i Mazurskiej. Wyczyszczono studzienki na DK 51, przygotowano kopce podróże z donisk kaskadowych z Placu Konstytucji, następnie kwiaty zostały wyjęte, zakopcowane na zimę celem uniknięcia przemarzania w metalowych donicach. Skoszono trawniki jeszcze, bo niestety mieliśmy okres, w którym ta zieleń przed tą, można powiedzieć, lekko nagłą zimą dość mocno jeszcze nam się wybujała, bo noce były ciepłe przez dłuższy czas, więc jeszcze trzeba było koszenie robić. I to były ulice Bema, Cynkowa, Kilińskiego, Cicha Robotnicza, Młynarska, Wybrzeże Jagiellończyka, przy wiatach grillowych, Placu Grunwaldzkim, Placu Wolności, Ogrodzie Jordanowskim, Jeziorku, przepraszam, właściwie Stawku Bartbetowskim i Jeziorku Mleczarskim. Przycięto żywopłoty w Ogródku Jordanowskim. Wypielono wszystkie ronda wojewódzkie i wysepki wokół nich. Zagospodarowano paski zieleni wokół ronda Świętego Brunona, to jest usunięto i zutylizowano darninę, nawieziono ziemi, położono geowłókninę, nasadzono tawuły i berberysy, obsypano kamieniem ozdobnym. 20 listopada Urząd Miasta otrzymał umowę, która jest rozstrzygnięciem konkursu pod nazwą Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające. Przedmiotem umowy jest udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 6 tysięcy zł na zakup i wykonanie wskazanych roślin miododajnych. Z otrzymanej dotacji zakupiono 80 sztuk tawuły, 80 sztuk berberysów oraz 80 sztuk krzewuszki, które obsadzono na nowo zagospodarowanym rabacie przy ulicy Starzyńskiego w kształcie, jak Państwo widzieli, ryby. 5 listopada wygasła umowa pomiędzy gminą miejską Bartoszyce a, można powiedzieć najkrócej, Zarządem Dróg Krajowych na letnie utrzymanie drogi krajowej 51. Gmina wyraża chęć dalszej współpracy z zarządem na utrzymanie wskazanej drogi, dlatego planowane jest podjęcie rozmów o dalszej współpracy. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przyjęto 23 wnioski o wydanie warmińsko-mazurskiej karty seniora oraz 18 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 4 zezwolenia na organizację imprez oraz 1 zezwolenie na imprezę o charakterze masowym. Zorganizowano 4 wizyty mammobusów w ramach programu profilaktyki raka piersi 2023-2024. Kolejne badania mammograficzne zaplanowano na 4 i 7 grudnia. Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne będą na serwisie internetowym Urzędu Miasta Bartoszyce. Rozstrzygnięto konkurs na kokardę narodową. Wyróżnione prace można było oglądać na wystawie w Bartoszyckim Domu Kultury. Wsparto organizację Dnia Seniora. Wydział włączył się w kampanię pod tytułem Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV i HCV. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu miasta Bartoszyce na lata 2024-2028 zadania programu będą realizować Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. W trakcie opracowania jest przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uwagi oraz sugestie
można składać w wydziale do 7 grudnia bieżącego roku. Zachęcam do zapoznania się z projektem programu i ewentualne sugestie czy uwagi. Przeprowadzono kontrolę 2 dotacji skierowanych do organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki. Nie stwierdzono uchybień formalnych. Trwają przygotowania organizacyjne do Bartoszyckiej Gali Wolontariuszy zaplanowanej na 4 grudnia w Bartoszyckim Domu Kultury. I tu już Państwa wszystkich serdecznie zapraszam w poniedziałek, godzina 12. Bartoszycki Dom Kultury. Wydział Kultury i Sportu. Przygotowano projekt graficzny oraz zlecono druk miejskiego kalendarza trójdzielnego na 2024 rok. Wraz ze starostwem powiatowym w Bartoszycach oraz 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tu jeszcze dodam, że również z parafią z rynku. Wsparto akcję sadzenia drzew, która odbyła się 16 listopada na terenie Parku Elizabeth. Przygotowano projekt graficzny oraz druk dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych oraz plakatów w ramach wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta. Trwają prace nad wykonaniem kolejnego numeru bezpłatnego biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce. Bartoszyce Miasto Trzech Kultur wraz z materiałami informacyjnymi programu Czyste Powietrze. Biuletyn trafi do naszych mieszkań w okresie przedświątecznym. Zapraszam mieszkańców do udziału w Bartoszyckich Mikołajkach, które odbędą się 6 grudnia. W programie odpalenie miejskiej choinki plac Konstytucji 3 maja, godzina 16, tu będzie oczywiście Mikołaj. Oraz mikołajkowy koncert operetkowy. To jest taki mikołajki też po części dla osób starszych, choć nie zabrania młodzieży też posłuchać operetki. BDK, godzina 17. 6 grudnia, jak przypominam. Przy okazji tych obu wydziałów, właściwie Wydziału Kultury i Sportu, tu serdecznie dziękuję i pracownikom, ale przede wszystkim gratuluję organizatorom. 2 fajnych przedsięwzięć, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach w naszej hali sportowej. Była to gala boksu zawodowego. No nie wiedziałem, że hala pomieści tyle osób, ale pomieściła. Gratuluję zwycięstwa oczywiście też zawodnikom pochodzącym z Bartoszyc, bo cała trójka, która wywodzi się z Bartoszyc, wygrała swoje pojedynki, no tak najprościej mówiąc. I tutaj pokłony duże dla Kyokushin Karate, dla pana Andrzeja Litwina za finał Mistrzostw Polski młodzików i juniorów Karate Kyokushin. To były Mistrzostwa Polski po raz pierwszy w Bartoszycach. 38. Mistrzostwa Polski po raz pierwszy w Bartoszycach, z czego się bardzo cieszę, że i nasze miasto mogło gościć reprezentantów z tego, co kojarzę, 60 klubów z całej Polski. Piękne przedsięwzięcie, naprawdę bogate w emocje i niestety muszę powiedzieć, że bardziej krwawe nawet niż gala boksu. A jednak ta młodzież, zwłaszcza w sytuacji, kiedy są te walki bez osłon, no wydarzają się różne przypadki uderzenia w twarz i ta krew się poleje. Ale twardzi ludzie, naprawdę twarda młodzież i piękne widowisko, piękny sport, trudny sport, tak naprawdę walka z samym sobą, bo od tego się to zaczyna. Ale gratuluję, jeszcze raz dziękuję za piękne 2 widowiska, które się wydarzyły w naszej hali w ciągu ostatnich 2 weekendów. A na najbliższą niedzielę zapraszam na ostatni mecz 2. Ligi Piłki Ręcznej w tym akurat roku, również na hale. Dobrze. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono monitoring 7 procedur niebieskiej karty. Wszystkie procedury zwrócono grupom diagnostyczno-pomocowym w celu ich kontynuacji. Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie zespołu interdyscyplinarnego. Przystąpiono do udziału w inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Otwarte Drzwi w ramach ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka. W związku z powyższym dnia 9 grudnia, sobota następna, nie ta najbliższa, 9 grudnia w godzinach 9:15 odbędzie się dyżur w siedzibie Straży Miejskiej. Będą tam specjaliści od 9 do 10:30 prawnik. Od 10:30 do 12:00 terapeuta do spraw uzależnień, od 12:00 do 13:30 pracownik socjalny, od 13:00 do 15:00 przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. Zapraszam zwłaszcza na ten ostatni, żeby była frekwencja. Porady udzielane będą bezpłatnie. Uczniów klas szkół podstawowych zaproszono do udziału w konkursie plastycznym Stop Agresji i Przemocy. Celem konkursu jest propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
afirmowanie prawidłowych zachowań społecznych, eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie, uświadamianie możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stosowania przemocy. Termin nadsyłania prac upływa dzisiaj, 30 listopada. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. W okresie od 20 października bieżącego roku do 23 listopada zarejestrowano 44 akta urodzeń i 50 aktów zgonu. Nadano numer PESEL jednemu obywatelowi Ukrainy. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 94 wykroczenia, w tym 58 porządkowych i 36 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 25 przypadków naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności dwa razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta 26 właścicielom terenów prywatnych. Nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji. Trzech właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. Czterem mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy odbyli 28 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 8 osób. Strażnicy zabezpieczali porządek i bezpieczeństwo w dniu 1 oraz 11 listopada. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano twardzenie dojazdu do garaży przy ulicy Paderewskiego. Wymieniono wyblakłą tablicę z nazwami ulic 30 sztuk. Wymieniono fragment bariery ochronnej na skrzyżowaniu ulicy Wajdy i Witosa. Wyremontowano 200 metrów bieżących drogi gruntowej od ulicy Gdańskiej do działki nr 251. Wykonano remont cząstkowy fragmentu ciągu pieszego ulica Leśna. Usunięto uskok w nawierzchni jezdni na parkingu przy kąpielisku ulica Kęczyńska. Pomoc przy organizacji imprez, przysięgi wojskowej, święta niepodległości. Na podstawie decyzji starosty powiatowego usunięto drzewa przy ulicach Bema, Bohaterów Warszawy, Leśna, Pieniężnego, Himanowicza 11 listopada. Usunięto odrosty i krzewy z linii jezdni na ulicy Wiejskiej. Wykonano bieżące remonty urządzeń na terenie stref aktywności Wajdy, Wyszyńskiego, Nowowiejskiego. Wymieniono wyblakłe znaki drogowe na części ulicy Struga. No to myślę, że i tu jakby łączy się pewne rzeczy. Zdemontowano w celu renowacji witacz na wjeździe do Bartoszyc od strony Kęczyna. Na Państwa też wniosek. W ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej pracowało 8 osób, przepracowując łącznie 179 roboczogodzin. W październiku z cmentarzy komunalnych wywieziono 256,30 metra sześciennego odpadów komunalnych za kwotę prawie 61 tysięcy zł oraz z koszy ulicznych 44 metry sześcienne za kwotę 10 406 zł. Dla porównania w sierpniu z koszy ulicznych wywieziono 40 metrów sześciennych odpadów komunalnych na kwotę 9 626 zł. To jest dziwne, że w październiku więcej te kosze są zapełniane, no ale tak jest. Zespół administracyjny oświaty. Złożono wniosek o dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla integracyjnego przedszkola publicznego nr 4 oraz szkół. Szkoły podstawowej nr 3 i szkoły podstawowej nr 8 na łączną kwotę w wysokości 18 tysięcy zł, co stanowi maksymalną kwotę dofinansowania. Realizacja tego programu wymaga wkładu własnego w wysokości 4,5 tysiąca zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie MOPS odbyło się 6 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 50 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z usług schronisku dla osób bezdomnych skorzystały łącznie 34 osoby, w tym 9 spoza gminy miejskiej Bartoszyce. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus, zajęć muzycznych, rękodzielniczych, komputerowych oraz z zakresu aktywności społecznej chyba korzysta. Obecnie skierowanych do placówki posiada 25 osób. Kontynuowano działania w ramach projektu Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają 2. Zakończono realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym. Łącznie wydano 51 informacji na kwotę 153 tysięcy zł. 22 sprawy zostały załatwione odmownie. W zakresie refundacji podatku VAT za dostarczone w 2023 paliwo gazowe od 25 stycznia bieżącego roku przyznano 74 refundacje na kwotę 12 600 zł.
W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w okresie od 17 marca 2022 roku do chwili obecnej wypłacono łącznie 927 537 zł 42 grosze przysługujących świadczeń z żywienia. W placówkach oświatowych korzysta obecnie 16 dzieci. W oparciu o bazę lokalową odbyło się 6 spotkań o charakterze stałym oraz 3 okazjonalne zorganizowane przez Klub Seniora, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Polski Związek Niewidomych. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których uczestniczą obecnie 4 osoby. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu aktywizującego. Dodatkowo uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mieli możliwość wzięcia udziału w inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. W minionym okresie odbyło się 16 inicjatyw, m.in. w spotkaniu poetyckim pod tytułem Cztery pory roku, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i poświęcone było twórczości pani Ewy Kowalczyk z Bartoszyckiej Grupy Literackiej Barcji w akcji charytatywnej Pierwsza Cygańska Pętla oraz sparingu tenisa stołowego w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Cowik. Wodociągowo-ciepłownicza spółka z o.o. Cowik w Bartoszycach rozpoczęła proces zmiany taryfy dla ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki. Taryfa dla ciepła została przez Urząd Regulacji zatwierdzona, opublikowana 7 listopada 2023 roku. Jak Państwo widzą, rozpoczęta była 22 listopada 2022 roku. Po roku otrzymaliśmy decyzję. Takie są procedury i taka jest szybkość reagowania. Decyzją zarządu spółki nowa taryfa dla ciepła zostanie zastosowana z dniem 1 grudnia 2023 roku. Średnia obniżka ceny jednoczłonowej ciepła za wytworzenie i przesył wyniosła 54,05%. Głównymi przyczynami zmiany ceny, akurat pozytywnie, jest obniżka cen węgla oraz modernizacja kotłów ciepłowni miejskiej, która umożliwiła wyjście z systemu ETS, ale również naciski i moje, i prezesa, i wielu osób, aby można było to w jakikolwiek sposób fajnie zakończyć. I tu chciałbym ponownie zaapelować do władz spółdzielni mieszkaniowej budowlani, aby nie dzieliły mieszkańców Bartoszyc na tych lepszych i na tych gorszych, zwłaszcza w zasobach własnej spółdzielni, i nie ustalały różnych stawek za ciepło. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest gronem oddzielnych wspólnot mieszkaniowych, które rządzą się wówczas swoimi prawami, mają prawa ustalać swoje stawki cieplne bezpośrednio na dany budynek. Powtórzę, każdy budynek spółdzielni mieszkaniowej został czy ocieplony, czy doprowadzony do tego węzeł cieplny z pieniędzy wszystkich spółdzielców, a nie jedynie ze spółdzielców danego bloku. Więc dlaczego ci, co już mają cieplej i ci, co mają swój węzeł, jeszcze dodatkowo mają pozytywne i niższe opłaty za ciepło zgodnie z tym, co robi spółdzielnia mieszkaniowa, kosztem tych, którzy dokładali się do tego, aby te bloki były ocieplone i aby była doprowadzona do nich odpowiedni węzeł. Więc ponownie apeluję do pana prezesa spółdzielni mieszkaniowej zarządu o stosowanie równych stawek, bo spółdzielnia jest jednym organizmem, a wszyscy członkowie spółdzielni są sobie równi. To taka dygresja na koniec, ponieważ dochodzą mnie słuchy, że znowu jest to bardzo duża różnica. Przy uśrednieniu miałoby to ręce i nogi i zachowałoby duch spółdzielni, bo to, co kiedyś wspominałem, jeżeli spółdzielnia będzie w ten sposób pracować, i to mi mówią mieszkańcy poszczególnych bloków, to część mieszkańców bloków chce robić własne wspólnoty, więc spółdzielnia na tym nie zyska, jedynie straci. Straci mieszkańców, straci możliwość zarządzania, a przy radykalnym działaniu niektórych mieszkańców może przestać w ogóle istnieć. Tego oczywiście nie życzę, bo ten twór jest potrzebny na terenie miasta. Uważam, że bardzo ważny, a właśnie też ze względu na podział tych kosztów, które się mogą wydawać, i inwestycji, które są istotne dla całości wspólnoty wielkiej, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa. Bo też i pozyskiwanie środków jakichkolwiek, a otwiera się następna furtka w najbliższym czasie na środki europejskie, bardzo preferuje większe organizmy i warto, aby po te środki po prostu sięgnąć, ale ważne jest, aby to, co powiedziałem, nie dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych. Oczywiście, drodzy Państwo, wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym
Było to 28 zarządzeń. Jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć, o czym one dokładnie były, to proszę również o pytania. A tutaj bardzo bym prosił w Wydziale Inwestycyjnym nie pytać mnie w tym momencie o budowę instalacji na integracyjnym przedszkolu i dotyczącym szkoły podstawowej, jeżeli chodzi o instalację fotowoltaiczną, bo myślę, że przy okazji uchwały związanej z procedowanym projektem uchwały związanym z klastrem energetycznym, o tym też kilka zdań chciałbym powiedzieć. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Pytania, tylko prosiłbym o pytanie do zasłyszanej informacji burmistrza miasta. Pierwszy był pan Puszko, później pan Azarewicz, później pani Ania, później pan Karol Kapuściński. Wysoka Rado, przepraszam, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania, czyli pierwsze pytanie to jest pytanie od dzieci, kiedy zostanie otwarty plac zabaw na ulicy Nowowiejskiego, bo już tutaj widać, że prace się zakończyły, ale prosiłem powinna być ta informacja tutaj w działalności Pana Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę, żeby do informacji. I drugie pytanie będzie właśnie związane z przygotowanie dokumentacji do wniosku pod nazwą Zielono-Niebieskie Bartoszyce kierowanego do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ja właśnie przeczytałem sobie tutaj też informacje na stronie Urzędu Miasta, że były prowadzone konsultacje społeczne w październiku bieżącego roku i chciałbym się dowiedzieć po prostu, jak mieszkańcy się tak wypowiedzieli na ten temat, ilu mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach. I jaką kwotę tak miasto będzie chciało po prostu pozyskać. Bo tutaj przede wszystkim chodzi o zagospodarowanie właśnie wód opadowych oraz o wyczyszczenie tak i rozbudowę zbiorników retencyjnych, bo to jest jednak bardzo ważna kwestia tak w naszym mieście. Dziękuję. Pan radny Tadeusz Azarewicz. Moje pytanie dotyczy Wydziału Inwestycyjnego, a mianowicie przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej. Panie Burmistrzu, mam taką propozycję. Gdyby ci ludzie, którzy pracowali na stadionie, zajęli się konserwacją i remontem orlików w szkołach. Po prostu szkoły nie posiadają kadry takiej, żeby dokładnie tym się zajmować, a natomiast ci ludzie, którzy na stadionie pracują, oni mają praktykę, a przy okazji zdobędą większą praktykę, jak już stadion zostanie wyremontowany, bo tam też będzie też płyta na podobnych zasadach. Także mam taką propozycję, panie burmistrzu, i uważam, że to jest godna propozycja i należałoby tych ludzi w taki sposób wykorzystać. Natomiast dyrektorzy szkół będą na pewno zadowoleni i będzie bardzo dobra pomoc szkołom. Dziękuję. Pani radna Jabienda. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, moje pytanie dotyczy punktu pierwszego zamówień publicznych. 3 miliony nowego kredytu długoterminowego. Moje pytanie jest, na co ten kredyt i czy to też deficyt. Okej, okay. Czy na obsługę deficytu? No bo właśnie myślałam, że te kilkanaście milionów naszego deficytu to jeszcze to będzie z więcej. Okej, okay, to już mam odpowiedź. Drugie pytanie dotyczy ZAO, wniosku o dofinansowanie zakupu książek i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 18 tysięcy możemy maksymalnie otrzymać. Jest to kwota, która będzie rozdzielona na trzy placówki, tak? Na przedszkolu numer 4 i dwie szkoły. I moje pytanie, czy inne szkoły nie złożyły wniosku, czy już wcześniej może skorzystały, bo jednak jeśli dostaniemy to 18 tysięcy na trzy placówki, to jest kupa pieniędzy. Czy nie można to byłoby jakoś tak rozdzielić w takim razie na inne placówki, o ile te inne nie chcą, czy chcą, zechciałby. Dzięki. Pan radny Kapuściński, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu.
Mam pytanie, czy panie burmistrzu, czy podczas podpisywania tutaj darowizny na rzecz Skarbu Państwa do Agencji Mienia Wojskowego może padło jakieś stwierdzenie albo deklaracja, ile tych mieszkań może powstać, nie wiem, jakoś tak orientacyjnie dla nas, żebyśmy wiedzieli, żeby się później przygotować ewentualnie na zabezpieczenie tam usług opiekuńczych dzieci, tam przedszkoli, czy to będzie 5, 10, 100 mieszkań, no, taką, jakie minimum zadeklarowali, że tak powiem, Agencja Mienia Wojskowego wybuduje. Też mam kolejne pytanie odnośnie tutaj oznaczenia ogródków działkowych nad Łyną, w Dąbrowie i tutaj przy imienia Elizy Orzeszkowej. Rozumiem, że powstał pewien plan, zostało to oznakowane, ja już widziałem to, obszedłem. Jest bardzo atrakcyjnie, to wszystko ładnie, jasno wygląda, jak, gdzie co jest. Moje pytanie brzmi, czy ten plan o rozmieszczeniu tych nazw alejek został przekazany do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Szpitala Policji, do służb porządkowych, żeby wiedzieli, żeby zlokalizować, jeżeli ktoś wskaże, że gdzieś się znajduje, żeby czy zostało to przesłane. Wspomniałem, że dofinansowaliśmy to, tak? Dobrze, dobrze, to zaraz tam się pan odniesie, panie burmistrzu. I tu mam odnośnie umowy gminy miejskiej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na letnie utrzymanie, że drogi krajowej 51. Umowa się zakończyła. Będziemy zapewne, jak pan tutaj deklarował, będziemy przystępować po raz kolejny na kolejny rok, czy tam na jakiś inny okres. Mam pytanie, czy pan burmistrz, urząd rozważał możliwość podpisania tej umowy nie na czas letni, tylko na całoroczne utrzymanie tych fragmentów tej drogi, czy tej drogi całej. Chodzi mi o to, czy nie można by było na przykład w okresie zimowym dopisać, że będziemy utrzymywać przejścia dla pieszych, ponieważ jak pługi jadą, to zostawiają taki nasyp i zanim tam służby dojadą, no to, że tak powiem, piesi muszą nadskakiwać, przeskakiwać. I też jest też taka istotna, która już w tym roku też się pojawiła, sytuacja taka budząca niebezpieczeństwo. I to też moglibyśmy ująć w takim porozumieniu, umowie między tam Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych odnośnie, że tak powiem, zagospodarowania, utrzymania mostów w trakcie gołoledzi, ponieważ jak płynie rzeka, woda paruje, na mostach robi się ślisko, nie ma śniegu, więc nikt nie przyjeżdża tam, że tak powiem, tego zabezpieczać. A jeżeli jesteśmy na miejscu, moglibyśmy te mosty posypać i nie byłoby takich sytuacji niebezpiecznych, żeby się nikt nie zdziwił, że jadąc, ja wiadomo, że każdy zwolni, ale żeby po prostu w ramach tej umowy moglibyśmy to utrzymywać. Ja uważam, że jest to uzasadnione i do rozważenia. Dziękuję. Jeszcze może pan przewodniczący Janusz Pasjach, proszę. O to proszę, to Katarzyna. Pani przewodnicząca, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy przebudowy ulicy Andersa. O ile dobrze pamiętam, zakończenie realizacji tej inwestycji przewidywaliśmy na końcówkę tego roku. Wiadomo, no, aura nie jest sprzyjająca. Kiedy jest realna szansa na zakończenie realizacji tej inwestycji? To jest raz. A drugi temat dotyczy wymiany wyblakłych tablic z nazwami ulic. Tu jest wskazane około 30 sztuk. Ja sygnalizowałam tabliczkę przy ulicy Ziętary Malewskiej, wymieniona, tak? A jeszcze BMA 55 przy Bagietce też była bardzo mocno wyblaknięta. I chciałam zapytać, czy to też było wzięte pod uwagę, czy nie? I to były tylko te dwa pytania. Bardzo dziękuję. Więcej pytań. Jeszcze pan przewodniczący, pan Janusz Pasjak. Panie burmistrzu, szanowna rado. Ja mam takie jedno króciutkie pytanie. Dotyczy ono zarządzenia burmistrza numer 187. Dotyczy wniesienia nieruchomości jako aportu dla Zakładu Gospodarki Odpadami. I o jaką to nieruchomość chodzi? Tylko tyle. Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Jeszcze pani radna Elżbieta Zabłocka, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu, ja mam jedno pytanie o realne zakończenie przebudowy placu Bohaterów Westerplatte, bo mieszkańcy pytają, na kiedy jest przewidziany koniec i czy uda się to zrobić w terminie. Dziękuję. Pan radny Starzyński, proszę. Ja chciałem tylko, bo chciałem zapytać o ulicę Andersa, ale tu już
pani radna o to pytała, a ja chciałbym tylko dopytać jeszcze, czy nie można było podzielić tej inwestycji odnośnie przebudowy ulicy Andersa na etapy, bo to jest dla ludzi bardzo uciążliwe. O, czy w przyszłości nie należałoby wziąć pod uwagę takich sugestii? Dziękuję. Pan radny Darski jeszcze ma pytanie do informacji, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. W temacie Wydział Techniczno-Komunalny to jest informacja o zezwoleniu na usunięcie 3 drzew na cmentarzu komunalnym. Czy to chodzi o te drzewa, co to był temat poruszany przez panią radną Magnieską poprzednio chyba? No właśnie, czy to jest ten temat i on już jest załatwiony? Bo tam były pretensje do traktowania też petenta, że nie tak jak trzeba. Ale czy można było to sprawdzić i czy to są te drzewa, które na cmentarzu są i które zagrażają dewastacji też grobu, pomnika, jak również ludzi tam przebywających? Czy to chodzi o te drzewa? Czy temat jest zamknięty, czy jeszcze nie? Dziękuję. To wszystkie pytania do informacji, jak widzę. Pan Adam Zarowicz, proszę uprzejmie. Bo nasunęło mi się. Panie Burmistrzu, w tej chwili jest po prostu martwy sezon, że można wycinać drzewa. Uważam, że należałoby w naszym mieście, chcąc zachować zdrowotność drzew, zacząć likwidować jemiołę. To jest przyczyna rak drzew. Czyli nie można byłoby, jak nie po prostu nawet ze strażą dojść w porozumienie, bo straż ma wysoki podnośnik, żeby te jemioły pozdejmować. Dziękuję. Więcej się już nikomu nic nie... Dobrze. Koniec pytań. Proszę uprzejmie, panie burmistrzu. No, nie widzę rąk w górze. Proszę bardzo. Pierwszy miał szczęście się wypowiedzieć pan radny Jarosław Puszko i zadać pytanie. Szanowni państwo, oczywiście panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Otwarcie placu zabaw, no nie jest to związane z punktem inwestycyjnym. Z prostego względu plac zabaw był realizowany przez spółkę miejską, nie przez nasz wydział, więc ja nawet do końca nie pamiętam, do kiedy ten okres zakończenia jest, czy on był przedłużany, czy został jakby w terminie sama realizacja. Na pewno, co państwo zauważyli i ja zauważyłem, ponieważ też tam często przebywam z prostych względów, okres budowy jest na tyle nieszczęśliwy, że był on robiony w pełnych prawie okresach wilgotności i deszczu. A tam pomiędzy płatami, nie płatami, właściwie miejscami, w którym mamy urządzenia, te dziecięce zabawki, łącznie z zamkiem, są ze specjalnym utwardzeniem. To utwardzenie musi przez jakiś czas samo się poutwardzać, to jest po pierwsze. A po deszczach mieliśmy od razu mrozy, więc chwilę to też jeszcze musi odsapnąć, odtajać. A po drugie, ten teren, który jest zasiany trawą, w momencie, w którym byśmy spróbowali to oficjalnie nawet otworzyć lub próbować oficjalnie otworzyć, skończyłoby się to tragedią dla obuwia wszystkich uczestników, którzy by tam przebywali. Łącznie z wniesieniem tego, co jest na obuwiu, na te zabawki. Więc to jest ten moment, w którym musimy chwilę poczekać na utwardzenie tego terenu. Prawdopodobnie jakaś ta forma jeszcze podsypki i dotrawienia będzie. I nie wiem, czy do końca, bo to też można było zapytać inwestora, czyli spółkę, czy tam jest już zakończona ścieżka edukacyjna. Chyba nie do końca, bo widziałem tylko 4 jakieś tam fajne kredki jako śmietniki. Ja myślę, że jeszcze tablice będą, dobrze myślę? Więc jeszcze nie zakończona jest chyba ścieżka edukacyjna. Więc tak, ja powiem to, co od siebie, a za chwilę oczywiście tylko to w sprawach różnych myślę, że mógłby się wypowiedzieć, bo to nie dotyczy spraw, dlatego już nie chcę tutaj jakby kontynuować, tylko wspomnę to, co ja mogę wiedzieć, tak, najkrócej. Jeżeli chodzi o zielono-niebieskie Bartoszyce, konsultacje społeczne, jakie się odbyły, były w formie ankiety. Ankieta, tu musiałbym zapytać panią Violettę Podenek, jeżeli jest obecna,
na sali, to bardzo prosiłbym, aby powiedziała się, wypowiedziała się, jak ta ankieta została przyjęta, ile było uczestników tej ankiety, jakie kwoty, czego dotyczą. Kwota to jest okolice 15 milionów złotych. Są to, no, tak jak mówiliśmy, zielono-niebieskie, można powiedzieć, przystanki. Oczywiście zagospodarowanie i oczyszczenie biologiczne trzech naszych, jednego jeziorka, dwóch stawków, jednego barbatowskiego, drugiego serca, trwałe czyszczenie kilkuletnie, bo to jest projekt, którego realizacja będzie trwała, jak się nie mylę, ponad czy około trzech lat, ponad dwa lata. Myślałem, że do trzech, ale to już tam jakby chcemy, aby to trwało. Są tam wprowadzone również, jak pamiętam, pomosty, tak, na Jeziorku Mleczarskim. Są wprowadzone stawki, jak to ładnie pan Jarosław Puszko powiedział, retencyjne, związane z opadem, ale również związane z rekreacją, czyli również z małą architekturą. I oczywiście to, co wspominałem też, zielone parkingi, czyli one mają oczywiście zakres betonowy, czyli są to tak zwane specyficzne, dziurawe, betonowe, wzmacniane nawierzchnie, ale pomiędzy tą nawierzchnią jest trawa i co jest istotne też, tam jest możliwość odbioru wód opadowych bezpośrednio do gruntu w takiej ilości, która nie zagraża i pozwala, że tak powiem, na odsapnięcie tak naprawdę całości terenu i nieprzepełnianie studzienek, które później gdzieś wybijają i robią komuś krzywdę. Czyli to jest taki dodatkowa rzecz, a przy okazji te parkingi się tak nie nagrzewają. To tak bardzo w skrócie, co tam jest planowane. A teraz bym prosił na temat konsultacji, bo myślę, że warto o tym wspomnieć i o to, o co pan radny prosił. Szanowni Państwo, o projekcie Zielone Niebieskie Bartoszyce mówimy już od sierpnia i tutaj u Państwa na sesjach i na komisjach, także mieszkańcy bardzo dobrze o tym projekcie wiedzieli, jaki jest jego zakres. W związku z tym w konsultacjach wzięło osób, ponad 240 ankiet mieliśmy, z czego 234 było za realizacją tego projektu zgodnie z tym, co było wpisane w ankiecie, a tylko 6 osób było jakby przeciwko. Pozwoliło nam to złożyć wniosek już ponad miesiąc temu. Obecnie wniosek jest w trakcie oceny. Myślę, że do końca roku będzie oceniony. Niekoniecznie, ze względu na to, że wchodziłem na program i ocena wniosku jest pierwszy, drugi kwartał następnego roku wpisana. Dopiero przeglądałem niedawno. Więc jest pewna jakaś zmiana, przesunięcie. Pytanie, czy nie spróbują zrobić drugiej edycji, bo zainteresowanie wydawało mi się, że nie jest takie ogromne. 60 podmiotów mogło startować do puli 550 milionów złotych. Nawet z naszego województwa, analizując, kto złożył, to chyba to była naprawdę garstka w ogóle samorządów. Więc nam bardzo zależało załapać się w tej pierwszej puli, żeby mieć pewność, że te pieniądze uzyskamy. I no, jeżeli nie daj Boże nie popełniliśmy jakiegoś błędu formalnego, nie do naprawy, to powinno być to bardzo pozytywne. I realizacja oczywiście, no, szanowni Państwo, spodziewajmy się 2024, jeżeli się uda rozpocząć, to dobrze, jeżeli nie, to ja bardziej strzeliwuję się, to będzie 25-26 lata. Dziękuję. W tym temacie, a za chwilę dalej przychodzę. Pan Tadeusz Azarewicz. Nie mam, panie radny, kompetencji do kierowania pracowników Bartoszewskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w różne rejony, a już na pewno w zakresie wchodzenia w zarządy poszczególnych szkół. Jest to zarząd nad mieniem, tym się zajmują szkoły, mają swoich konserwatorów lepszych lub gorszych i też wiem, że tutaj była próba pozyskania pieniędzy na remonty części orlików. Nie wiem, jak to się zakończyło pozytywnie. Jeszcze trwa rozstrzygnięcie, więc drodzy Państwo, nawet gdybyśmy chcieli, to nie mieliśmy funduszy na to, więc to nie to, że własnymi rękami porobimy coś na orlikach bez pieniędzy, ale myślę, że pan dyrektor wie dokładnie, co robić ze swoimi pracownikami, plus powysyłać na zaległe urlopy, co jest też w okresie zimowym bardzo często stosowane, bo w okresie letnim te urlopy ciężko, chce pan dyrektor się wypowiedzieć, bardzo dobrze, chce ten ciężko wysyłać. Jeżeli chodzi o likwidację jemioły i sugestie, myślę, że no, na ile prawo pozwala, na tyle to jest ruszane, na ile prawo nie pozwala, no to trudno, żeby wszystko zrywać, no, tak powiem od siebie. Ale jemiołę możemy ściągać wówczas, jeżeli dookreślone jest, że zagraża ona drzewu, i wbrew temu, co myślimy i widzimy, nie zawsze za
jemiolone drzewo jest całkowicie zagrożone. I to jest taka specyfika i taka dziwność całości tej symbiozy, no, między, choć jest to pasożyt, między drzewem a tym. Ale są drzewa, które są wycinane razem z tą jemiołą, no tak powiem. Natomiast no, proszę już mnie od tej strony biologiczno przyrodniczej nie pytać, które i jak. Myślę, że na tym się znają fachowcy i osoby, które analizują, czy dane drzewo jest do wycinki, czy w sytuacji, w której przycinamy gałęzie, możemy daną jemiołę wyciąć, czy nie. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o remonty na orlikach, pracownicy BOSIR się tym zajmują cały czas. Do obowiązków szkół należy dbanie o czystość i porządek na orlikach, natomiast prace remontowe wykonują pracownicy BOSIR. Cały czas. Luciana tego nie widziałem. Widzi pan? A pan wie. Ale na pewno ja się zajmuję kierowaniem, dlatego o tym nie miałem tej świadomości nawet. Pani radna Anna Binięda. No, o kredycie wspomniałem. ZAO, pan dyrektor ZAO, zapraszam. Dotyczyło książek rozwoju czytelnictwo, czy inne szkoły, czy złożyły, czy nie złożyły, czy wcześniej skorzystały, czy będą miały możliwość skorzystania. Tak najkrócej to pytanie brzmiało. Szanowni Państwo, niestety nie mamy swobodnej możliwości podziału pieniędzy z Narodowego Programu Czytelnictwa. Procedura jest taka, że to szkoły składają wnioski najpierw do nas, potem my zbiorczy wniosek odnośnie każdej, gdzie z podziałem na poszczególne szkoły składamy dalej. W tym roku te wnioski złożyły o 3 dyrektorów, dyrektor szkoły nr 3, nr 8 i dyrektor przedszkola integracyjnego. Limity są też określone w tym programie. Maksymalne limity wykorzystaliśmy i są one takie, że dla dużej szkoły mającej dużo uczniów, to jest w tym przypadku dla trójki, to jest 12 tysięcy złotych, a 3 tysiące dla szkoły wielkości szkoły nr 8 i 3 tysiące dla przedszkola. I takie wnioski zostały złożone. W poprzednich latach, z tego co mnie pamięć nie myli, to trójka i przedszkole chyba jeszcze nie korzystały z tego programu. Ósemka korzystała, złożyła wniosek ponownie. Miejmy nadzieję, że będzie rozpatrzony pozytywnie. Dziękuję. Pan przewodniczący, pan radny Karol Kapuściński. Darowizna dla Agencji Wojskowej na cele budownictwa. Ile mieszkań? Najprościej mówiąc, jak najwięcej. Taki jest plan oczywiście agencji. On jest bardzo logiczny. Jest kilka czynników determinujących ilość mieszkań. Raz, wysokość i prawo, które pozwala odbudowania na odpowiednią ilość kondygnacji. Nie pamiętam, jaki tam jest zakres, ale mi się wydaje, że do 4, tak jak w standardzie u nas. Czyli nie będą to wieżowce. Dwa, teren biologicznie czynny, gdzie sugerowałem od razu w tym momencie przy podpisywaniu umowy, aby również tworzono zielone parkingi, które wchodzą w zakres terenu zielonego, biologicznego i pozwalają na większe zagospodarowanie terenu również pod parkingi i z tym się łączy również przy ilości mieszkań, ilość miejsc parkingowych. I to wszystko determinuje projekt zgodnie z obecnymi przepisami i w sytuacji, kiedy rozpocznie się pewnie procedura projektowa, a ponieważ jeszcze tam musimy dociągnąć raczej wspólnie sieci, a przy okazji uzbroić pozostałe nasze tereny w tamtych okolicach do końca. Więc wówczas myślę, że w momencie, kiedy będzie ten projekt dostępny i jawny, z przyjemnością i agencja, jak i ja osobiście, a myślę, że i pan dowódca 20. Warszawskiej Brygady też będzie o tym z przyjemnością mówił i przypominał, że warto zasilić nasze wojsko, aby również mieć w przyszłości miejsce zamieszkania, co też jest bardzo fajne i powoduje jakąś tam większą chęć zaciągnięcia się do wojska. To tak bardzo w skrócie, panie radny, no ale więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, bo nic więcej nie wiem. Oznaczenie ogródków działkowych, czy wysłano do służb porządkowych, nie wiem. Wydaje mi się, że można byłoby to zrobić, więc jeżeli jest to sugestia, przekażę dla projektanta i wykonawcy i tak naprawdę głównego inwestora, bo głównym inwestorem są ogródki działkowe, nie my. My jesteśmy tylko donatorem w jakiejś tam części i przekaźnikiem dotacji z województwa, bo to tak najprościej mówiąc wygląda. Zasugerujemy, aby takie informacje zostały przekazane i prosiłbym, żeby to było zanotowane przez panią Wiolę. Dziękuję serdecznie. Droga Krajowa 51. Czy rozważano podpisanie umowy na okres zimowy? Tej formule, jeżeli chodzi o obsługę
okresie zimowym. Nie ma to formy, nie było to formy porozumienia, przepraszam, zaraz to ściągnę, a raczej przetargu. Ja zachęciłem u nas spółkę naszą miejską do wystartowania w tym przetargu i w tym przetargu spółka wystartowała i może ewentualnie pan prezes chciałby dwa zdania na ten temat powiedzieć. A o placu zabaw nie teraz tylko, dobrze, później. Dziękuję. Ale o tym bym prosił, bo warto też wspomnieć. Panie burmistrzu, szanowna rado, muszę zacząć od placu zabaw, bo będę musiał wyjść. Aha. Dlatego, że dzisiaj to są odbiory. Pan trzeba zapytać, czy... Dlatego, że dzisiaj jest odbiór tego placu. Na pewno będą uwagi. Na pewno będą uwagi i uwagi wynikające z tego, że pogoda jest taka, jaka jest, więc na pewno będą jakieś niedociągnięcia. I to, jaka będzie skala tych niedociągnięć, będzie... Od tego będzie uzależnione, kiedy będzie otwarcie tego placu i od decyzji również inspektora, tak i od opinii inspektora nadzoru. To mimo wszystko coś już powiedziałem o tym placu. Natomiast tak, natomiast jeśli chodzi o drogę krajową przez Bartoszyce, wystartowaliśmy w przetargu na ten odcinek, nie tylko bartoszycki, bo to jest tak połączone, że oprócz tego trzeba jeszcze byłoby wyjść poza obręb Bartoszyc, ale pomimo wszystko wystartowaliśmy w tym przetargu. Niestety zajęliśmy drugie miejsce, ale to jest dość istotna uwaga, ponieważ nasza oferta jest obowiązująca bodaj do 20 grudnia, więc jeżeli firma numer jeden nie będzie wykonywała prawidłowo tych obowiązków, to jest furtka właśnie dla zarządcy drogi, że może ewentualnie jeszcze z nami porozmawiać o wykonywaniu tych zadań. Jeżeli będzie stać, no, w dzisiejszych czasach już nic nie ma tanio, także taka była stawka i koniec. Także no, to tyle, co chciałem powiedzieć i tak jak mówię, niestety będę później musiał wyjść, bo też jestem w tej komisji odbiorowej. Dziękuję bardzo. Tak. Chciałem zapytać odnośnie tego placu, kto jest inspektorem nadzoru tego placu? Pan Mariusz Iwanowicz. Dziękuję bardzo. Cieszmy się, że ma pan taką wiedzę. Ja też bym czasami chciał mieć. Ale to taka dygresja. Co do, no to w tym momencie na temat mostów można powiedzieć, jakby też sprawa zamknęła, nie jest to w naszym zakresie. Nie ma oddzielnych porozumień na mosty, nie ma oddzielnych porozumień na części chodników. To jest jakby cały zakres, o którym mówimy, jest to forma przetargowa. Choć to, co my zrobiliśmy, spotykając się, bo nie wspomniałem państwu, w sumie tak, to też jest z mojej pracy, z działalności, zrobiliśmy spotkanie ze spółką Bartko, z naszymi wszystkimi spółkami, które współpracowały w poprzednim sezonie, w sytuacji, kiedy ratowaliśmy miasto już po nieudanej akcji, można powiedzieć, odśnieżania przez jedną spółkę. Aby się to nie powtórzyło, zrobiliśmy fajny jakby plan i mamy plan w sytuacji, w której nie daj Boże taka śnieżyca by jeszcze raz przyszła, na bardzo konkretną, szybką współpracę i również ratowanie wówczas przejść dla pieszych również na drogach krajowych i wojewódzkich, niezależnie od tego, że tego nie mamy w zakresie, więc to jest jakby jasne, aby ludzie się w tym śniegu czy błocie wówczas nie potopili. I tutaj oczywiście pokłony i też dziękuję za zastawienie się na tym spotkaniu dla właśnie ZGO, dla ZUK-u, dla COWIK-u, no i dla spółki Bartko, dla pana Czesława, który będzie też sekity kierownika wydziału, który będzie się tą koordynacją z ramienia miasta zajmował. Pani przewodnicząca Katarzyna Basak, przebudowa ulicy Andersa, termin niezmiennie do końca roku. Czy jest on zagrożony? Zależy od pogody. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, ale jest to termin, który w tym momencie mamy określony umownie. Wymiana wyblakłych tabliczek.
To jakby pani tutaj jakby, nie wiem, rozmowę prowadziła, ja nie jestem w stanie powiedzieć, które dokładnie tabliczki były wymienione, ale jeżeli jakiekolwiek jeszcze nie są wymienione, ja powtarzam z przyjemnością, nie mówmy tego oczywiście na sesji, zgłaszajcie, drodzy państwo, to do wydziału. Będziemy skrzętnie notować i wymieniać sukcesywnie następne, bo one co jakiś czas blakną, tak? I nie wszystkie da się zauważyć, nawet dla niektórych służb, które przejeżdżają. To szybciej właśnie jak spacerujemy, to my zobaczymy, niż osoby, które przejeżdżają nawet i robią objazd miasta, wydaje im się, że wszędzie zobaczą tabliczkę, a jakiś nie zobaczył. No więc proszę o takie zgłoszenie. Dziękuję za te zgłoszenie. Szanowny pan radny i przewodniczący, pan Janusz Pasjak. Zarządzenie 187/2023 z 3 listopada bieżącego roku. No to pisaliśmy, dla kogo jest aport. Zakład Gospodarki Odpadami dotyczy tutaj to, co państwo zdecydowali się i zgodzili się na ten aport na jednej z ostatnich sesji. Nieruchomość Monte Cassino po byłej zieleni i po byłej tak zwanej nieformalnej kociarni, o tak powiem. To jakby wyjaśniam. Plac Bohaterów Westerplatte to już pani radna Elżbieta Zabłocka. Termin zakończenia maj albo czerwiec następnego roku nie jest kompletnie zagrożony. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się zrobić przede wszystkim te metalowe zadaszenie, bardzo ciężkie, które też musi przez jakiś czas popracować, więc cieszymy się, że to zdążyliśmy przed pełną zimą, bo też będziemy widzieli, czy technicznie ono jest dobrze zamocowane i czy tam nie ma jakichś pęknięć czy technicznych załamań. To ważne, że się udało to przed zimą, więc dzięki temu myślę, że te zagrożenia w ogóle nie ma. Jeżeli chodzi o nawierzchnię, 2/3 tej nawierzchni jest zrobione, 1/3 jest do dokończenia i ona może być dopiero teraz skończona ze względu na to, że wszystkie ciężkie materiały już jakby przeszły przez plac budowy. Już ciężkich materiałów nie planujemy. No jedynie co to jeszcze jest forma, no oczywiście tych żagli, ale te żagle no mniej ważą niż konstrukcje te stalowe, które tutaj były bardzo konkretne. Chciałbym powiedzieć, bo państwo to się zastanawiają, jak to jest zabezpieczone. Jest to zabezpieczone farbą, którą zabezpiecza się, teraz powiem, okręty właściwie wojenne, więc miejmy świadomość, jaka to jest farba, jaka to jest trwałość, odporność na sól, na deszcz, na wszystko. Zaraz patrzmy dalej. Aha, tu mam jeszcze dwa pytania. Pana Ryszarda Sarzyńskiego, jak widzę, tak? Tak. Pan Ryszard Sarzyński, etapy. Ja bym chętnie etapował i etapowaliśmy, jak pan pamięta, budowę danych ulic w sytuacji, kiedy budowaliśmy je z własnych środków. I to było dosyć wygodne, bo mieliśmy takie, a nie inne pieniądze w budżecie i z własnych środków robiliśmy ulicę Mrągowiusza między innymi. Jak pamiętam, i też były chyba 3 etapy, jak się udało coś wygospodarować. Wówczas jeszcze pieniędzy u innych nie było tak otwartych albo, no nie powiem, ktoś mógł nie chcieć stawać. Ja mówię jeszcze jako radny wówczas, to mieliśmy tą sytuację albo musieliśmy dokończyć coś, co było w budżecie, a my zostaliśmy radnymi, albo państwo zostali radnymi, a już musiałem dokończyć budżet, który był przyjęty przez poprzednią radę, to wówczas etapowaliśmy. Andersa otrzymało takie, a nie inne dofinansowanie. Zadanie jest realizowane. Liczę na to, że zostanie dokończone, jak państwo wszyscy wiem. Chciałbym, aby można było wszystko robić zgodnie z pełnym harmonogramem. Ten harmonogram również ze względów pogodowych musiał zostać zmieniony w niedużej mierze. Czy jestem zadowolony do końca ze współpracy z wykonawcą? Jakbym powiedział, że na 100%, to odpowiem, nie jestem na 100% zadowolony. Pan Witold Darski, drzewa, które to, czy ktoś jest w stanie powiedzieć, tak? Pan Czesław Sekita, to bym poprosił, bo ja, no, pozwoli pan, nie wiem w tym momencie, które. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, drodzy państwo, to są te same drzewa, o których rozmawiamy, czyli te, które piszemy w informacji, że posiadamy już decyzję od konserwatora zabytków na wycięcie 3 sztuk drzew na cmentarzu, to dotyczą tych drzew, o które wnioskowała pani radna Machniewska. No, to jest pani rady sukces. Tak. No nie, to było wcześniej. No dobrze. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz wyczerpał już odpowiedzi, rozumiem. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza do wiadomości. Punkt
5 porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. Panie i panowie radni otrzymali. Poproszę pana Zbigniewa Lipiejko w zastępstwie przewodniczącej komisji o opinię na temat tejże informacji. Drodzy państwo, komisja zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. Przyjęła tę informację i nie wnosi uwag. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat informacji? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła tę informację do wiadomości. Coś sprzęga? Punkt 6a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Projekt oznaczony numerem 1/75. Poproszę panią Lucynę Indryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Zmiany w budżecie. Dział 4, dochody. Dział 400, rozdział 495. Zmniejszenie dochodów o kwotę 287 500 zł z tytułu dystrybucji węgla. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, w tym 721. Zwiększenie o 3 miliony zł dochodów z tytułu dotacji na wniesienie udziałów do tworzonej spółki. Komisja zaopiniowała pozytywnie. To samo będzie w wydatkach. Rozdział 795, zmiana klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe. Dotyczy to ogródków właśnie działkowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 710, rozdział 710-35, zwiększenie o 1 210 000 zł dochodów z tytułu dofinansowania przez Rządowy Fundusz Polski Ład programów rozbudowy cmentarza przy ulicy Leśnej. To samo będzie też w wydatkach, ponieważ wykonawca, rozbudowa rozpisana była na lata 2023-2024. Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w tym roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-04, zwiększenie o 185 000 dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz zwiększenie o 153 000 zł dochodów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci do lat 3 w punktach żłobkowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie dochodów o 1020 zł tytułu rekompensat za ogrzewanie inne niż węglem oraz 408 złotych refundacji podatku VAT. Pozytywna opinia. Dział 855, rozdział 850-02, zwiększenie o 10 000 planu wydatków z tytułu odzyskania nienależnie wypłaconych świadczeń. Dotyczy to świadczeń alimentacyjnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 400, rozdział 495, zmniejszenie o 296 000 zł planu wydatków na zakup i dystrybucję węgla. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 600, w tym rozdział 600-04, zwiększenie o 75 000 zł planu wydatków na świadczenia komunikacji miejskiej. I rozdział 613, zmniejszenie o 2 221 000 planu wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 700-07, zmniejszenie o 330 000 zł planu wydatków przewidzianych na modernizację budynku przy ulicy Kopernika 6. W związku z tym, że w 2023 roku wykonano tylko dokumentację, komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 721, zwiększenie o 3 miliony zł planu wydatków. To już mówiliśmy przy dochodach, to było też jest pozytywne. Dział 710, rozdział 710-35, to jest też cmentarz, też tam było w dochodach, tutaj jest w wydatkach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750-23, zwiększenie o 38 000 planu wydatków związanego z wypłatą odprawy emerytalnej oraz zwiększenie o 15 000 zł planu wydatków związanych z opłatą ZUS. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757-02,
zmniejszenie o 70 tysięcy złotych planu wydatków przeznaczonych na wypłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Opinia pozytywna. Dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie o 40 tysięcy złotych planu wydatków związanych z opłatą podatku VAT. Opinia pozytywna. I dział 801, w tym 801-01, zwiększenie o 1 155 tysięcy złotych planu wydatków. To dotyczy wynagrodzenia personelu niepedagogicznego 40 tysięcy, wydatków z tytułu zakupu energii 70 tysięcy, konkretnie dotyczy szkoły numer 1 i na wynagrodzenie nauczycieli 1 045 tysięcy złotych. Opinia komisji pozytywna. I rozdział 801-04, zwiększenie o 862 tysięcy złotych planu wydatków, w tym wynagrodzenie personelu niepedagogicznego 25 tysięcy złotych i zakup usług związanych z posiłkami dla dzieci w przedszkolach. Tam mieliśmy to poprzednio w dochodach 260 tysięcy złotych. I na wynagrodzenia nauczycieli 577 tysięcy złotych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o 1 428 tysięcy planu wydatków związanych z wypłatą rekompensat za ogrzewanie innymi paliwami niż węgiel. Przepraszam, źle przeczytałam. I 1020 zł refundacja podatku VAT. Oraz refundacji podatku VAT 408 zł i pozostałe zmiany przesunięć między paragrafami w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 855, w tym 855-04, zwiększenie o 210 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu pieczy zastępczej. I rozdział 855-16, zwiększenie o 100 tysięcy złotych planu wydatków na wynagrodzenia opiekunek dzieci do lat 3. Opinia komisji jest pozytywna. Dział 900, rozdział 900-02, przesunięcie wydatków na zwiększenie jednego etatu obsługi systemu gospodarki odpadami. Kwota zwiększenia to suma 81 260 zł. Ponoszonych od początku 2023 roku. Zwiększenie nie powoduje zwiększenia wydatków ogółem. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 921, rozdział 921-16, zwiększenie 80 tysięcy złotych planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie biblioteki publicznej. Po wyjaśnieniach dyrektora złożonych na piśmie i wyjaśnieniach pana skarbnika komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Ja widzę. Pan radny Puszko, proszę. Ja mam jedno pytanie dotyczące zwiększenia wydatków na komunikację miejską. Kwotę 75 tysięcy złotych. Dlaczego zwiększamy właśnie wydatki na komunikację miejską? Czym to jest właśnie spowodowane? Bo dokładnie wiemy, że ceny paliwa no nie wzrosły teraz, tak, a wręcz przeciwnie, na światowych rynkach są obniżone. I chciałbym się po prostu dowiedzieć. I jeszcze, jak już jestem przy głosie, to prośba też mieszkańców, żeby tutaj pan burmistrz wystosował też jak gdyby pismo do, jeżeli można oczywiście, do przewoźnika, żeby w godzinach największego szczytu podstawiał większe autobusy, no bo pasażerowie po prostu, jest duży ścisk, jest mało miejsca i po prostu no, nie wszyscy mogą skorzystać, tak, z komunikacji. Także to jest prośba po prostu pasażerów. Dziękuję. Ktoś jeszcze się zgłaszał, widział. Pan radny Sarzyński, proszę, i później pani radna Elżbieta Zawodzka. Ja chciałbym zapytać o ulicę Kopernika. Czy tam planowane, znaczy, czy jest jeszcze robiona jakaś dokumentacja na remont tego budynku? Dział 758. Zwiększenie o 40 tysięcy planu wydatków związanego z opłatą podatku VAT. Czego to dotyczy? I tutaj
W dochodach, rozdział 721, zwiększenie o 3 miliony złotych dochodów z tytułu dotacji na wniesienie udziału do tworzonej spółki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W związku z tym, że byłem przeciwny wstępowaniu do tej inicjatywy mieszkaniowej, do tego stowarzyszenia, a nie będziemy głosowali tego oddzielnie, dlatego wstrzymam się od głosu, ponieważ uważam, że te pieniądze, gdyby trafiły do naszego TBS-u, one by zostały zainwestowane bezpośrednio w inwestycje. A wobec tych planów te pieniądze po prostu trafią tylko do spółki. Dlatego wstrzymam się od głosu. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zabocka, proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu, ja mam jedno pytanie, również dotyczy budynku przy ulicy Kopernika 6, ponieważ dokumentacja z tego, co słyszeliśmy, jest już zrobiona. Dlaczego my Powiedziałem dzisiaj, przepraszam, przy inwestycji, państwo, że jest na ukończenie. Kończy się, dokładnie. Ale przecież nie zdążymy do końca roku zacząć, chociaż nie wiem, wbić gwóźdź, żeby ta inwestycja trwała dalej i weszła w niewygasy. No bo przecież mamy jeszcze potem pół roku w niewygasach. Miesiąc czasu inwestycje... na procedurę przetargową, jest to zbyt krótkie od otrzymania dokumentacji, tak? Niestety. No. Okej, dobrze, dziękuję. Więcej pytań nie ma do projektu uchwały. Proszę, kto tam odpowie na te wątpliwości? Pan skarbnik? No myślę, że trochę wspólnie, a przy okazji też i poproszę, bo jeżeli pierwsze pytanie tam pana radnego Jarosława Puszka dotyczące, Puszko, dotyczące komunikacji miejskiej, jeżeli pan Czesław Sekita mógłby dwa zdania powiedzieć, jak to wygląda, cała procedura, dlaczego w danym momencie mogą takie wyniknąć, kiedy są zwiększenia na przykład tych przejazdów, czym uzasadnione. No sam 1 listopad powoduje, że z automatu musimy dokładać, ale to tak jakby ja doszczegóławiam, ale też i zmiany stawek i ma prawo wnioskować, jeżeli dwukrotnie w ciągu roku była najniższa krajowa podwyższana. To wszystko ma wpływ na całą umowę, ale to ja tak bardzo w skrócie mówię, ja myślę, że pan kierownik powie, jeżeli chodzi o większe autobusy, to czy jest taka możliwość wnioskowania, to też o to poproszę. Znaczy, drodzy państwo, panie przewodniczący, państwo radni, ja już się zwracałem do przewoźnika, do wykonawcy naszych usług tutaj komunikacji miejskiej, do pana Delugi pisemnie, bodajże w dniu 10 listopada, żeby w tych okresach właśnie tych szczytowych, w ciągu doby, w ciągu dnia, zwiększył pojemność autobusów i on na to wyraził zgodę i przyrzekł, że będzie się tego trzymał i będzie tego przestrzegał. Było kilka skarg również, nie tylko z ulicy, z okolicy Działek, ale również z ulicy Witosa, z ulicy Bohaterów Warszawy, z mieszkańców, którzy mieszkają w okolicach tych przystanków. Także ten temat jest jak gdyby dla pana przewodnika przekazany. Skontrolujemy, tak, jasne. Co do tematu wzrostu tych środków na komunikację miejską, to ja mówiąc uczciwie za bardzo, nie wiem, pan skarbnik może przekaże temat, tak? Proszę. Szanowni państwo, ten wzrost o te 75 tysięcy w żadnym wypadku nie wynika ze wzrostu cen zawozu kilometr. Ona jest taka sama, nie uległa zmianie. Natomiast tak jak tu wspomniał pan kierownik, no może ulec i ulega zmianie ilość wykonanych tych wozokilometrów. To jest jedna taka rzecz, która mogła wpłynąć na, że będzie zwiększone zapotrzebowanie na środki niż w planie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że ten przetarg jest na 4 lata i generalnie w każdym roku powinniśmy planować gdzieś milion, gdzieś w granicach 1 700 000. No ja przyjąłem, ja powiedzmy 1 450 000, po podliczeniu wszystkiego i patrząc jakie jest tego, będzie brakowało te 75 tysięcy, czyli spotykamy się tak w połowie planu, tego takiego przewidowanego planu założenia. Jeżeli chodzi o podatek VAT, pan Sarzyński się pytał. Podatek VAT po prostu wynika z faktu, że to jest podatek, który płacimy od zyskiwanych dochodów, czyli dzierżawy, sprzedaż mienia, no wszystkie które, dochody, które są podatkowane. I mieliśmy taką sytuację w 2023, że uzyskaliśmy dosyć duży dochód opodatkowany podatkiem VAT w grudniu 2022 roku i w styczniu musieliśmy zapłacić nieplanowane, ponad planowane 145 tysięcy podatku VAT.
I w związku z tym, ja sobie zdaję sprawę, że ja cykam, bo i na tamtej sesji chyba był podatek VAT zwiększony o ileś, na tej sesji i na następnej też będzie, tylko nie wiem ile, no bo musimy podliczyć ten VAT. Dziękuję. Ja jeszcze doprecyzuję, ja akurat się cieszę, jeżeli zwiększamy podatek VAT, bo oznacza, że i dochód też płynął do nas większy, więc nie jest to coś złego. Po prostu nie planowaliśmy, załóżmy, i większego dochodu. Cieszymy się, że sprzedaż jakby idzie lepiej, czy usługi idą lepiej, również związane na przykład z wynajęciem siłowni, które do nas trafiają. To są również usługi opodatkowane, one trafiają bezpośrednio do budżetu. My nie jesteśmy w stanie oszacować, na ile będzie ta siłownia pracować, czy basen, czy cokolwiek. Ja mówię, że no oczywiście nie rozpoczynam tematu, bo zaraz się zacznie, ale mówię, że w tej formule nie jesteśmy w stanie oszacować, jakie będą te wpływy do końca. One wpływają do nas, musimy odprowadzić podatek, czyli podzielić się z Państwem tym dochodem, przychodem, który otrzymaliśmy. Co do ulicy Kopernika, tak jak wspominałem, dokumentacja jest na ukończeniu tak naprawdę, to jest chyba 2-3 dni i powinniśmy ją mieć, liczę na to, no ale no to powoduje, że procedura przetargowa nie jesteśmy w stanie jej przeprowadzić sensownie, bo jak to pani powiedziała, wbić łopatę, no żałuję oczywiście, ale liczę na to, że w jakiś sposób to nam się kiedyś uda zrobić. Co do wypowiedzi jeszcze pana radnego Ryszarda Sarzyńskiego, rozumiem, jest to pana zdanie. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej pytań do projektu uchwały. No proszę. Panie burmistrzu, rozumiem, że ta Kopernika w następnym roku będzie dokończona, to znaczy te klatki będą zrobione. Nie wiem, co jest w projekcie budżetu w tym momencie związane z Kopernika. Myślę, że komisja będzie wiedziała. No to w każdym momencie mogą Państwo to włożyć, tak? Ja nie bronię. Dziękuję. Co do projektu uchwały, więcej pytań nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Pani Baranowski nie ma w tej chwili na sali. Dobrze, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wynik głosowania 17 za, 1 wstrzymujący się. Przepraszam, nie jedno, przy jednym głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta. Punkt 6b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 1275. Poproszę również panią przewodniczącą Lucenę Jędryczkę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036. Które wynikają one ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 6c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt oznaczony numerem 1375. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. W projekcie uchwały zaproponowano 5% wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2023 roku. Wyjątek stanowi wzrost stawek dla powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych, sklepy wielopowierzchniowe. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się. I jeszcze naszą sugestię, że żeby uchwałę, którą przygotowuje pan skarbnik chyba, tak, było wcześniej była stawka, która obowiązywała w 2023 i te już zwiększone, żebyśmy mogli porównać. Taką uchwałę pan skarbnik nam, to znaczy takie stawki nam na komisję dostarczył i mogliśmy je porównać. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pani radna Wioletta Machniewska.
No właśnie, panie skarbniku, właśnie jaka jest różnica, tak? To jest po pierwsze. No między tym podatkiem, który obecnie obowiązuje, a podwyżką. Ile? 5%. Dobrze, ale panie burmistrzu, tak brzmi kwotowo, ale panie burmistrzu, no fajnie 5%, tak niedużo, ale fajnie by było też podejmować taką decyzję typu, no wszyscy bierzemy udział w jakichś działaniach, które są kosztochłonne, a mało osób z tego korzysta, czyli po prostu rezygnujmy z czegoś, co jest kosztochłonne, a na przykład wszyscy musimy to utrzymać. Niedawno rozmawialiśmy o lodowisku właśnie, które kosztuje 100 tysięcy. To niby mała kwota, jak rozłożymy na wszystkich mieszkańców, ale jednak no, jest kosztowna, więc powoli schodźmy z kosztów, tak? A potem mówmy o podwyżkach. Dziękuję bardzo. Nie do akurat lodowiska, szanowna pani radna, ale odniosę się ogólnie do 5%. Państwo wiedzą, jaka była rok do roku inflacja w państwie, więc uważam, że ta kwota jest naprawdę w stosunku do tego, co się wydarzyło, dość symboliczna. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań do projektu uchwały, przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Podejmienie głosowania za uchwałą 14, przeciw 3, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 6d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Projekt oznaczony numerem 4/75. Poproszę również panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Tutaj podobnie. W projekcie uchwały zaproponowano... Podobnie jak poprzednio, w projekcie uchwały zaproponowano na 2024 rok 5% wzrostu stawek podatku od środków transportu w stosunku do obowiązujących w 2023 roku. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Ktoś z państwa? Proszę bardzo, pani radna Lwiota Machniewska. Panie burmistrzu, a może przeprowadzić taką, nie wiem, ankietę, przy okazji taką małą analizę. Mianowicie popytać się tych dużych firm transportowych, jak oni by zareagowali, jeżeli byśmy na przykład wprowadzili niski podatek, niższy niż u nich, na przykład w miejscu, w którym mają zarejestrowane pojazdy, niższy podatek od środków transportowych. Czy oni by przenieśli, tak, przenieśli się do nas? Bo może można by było się zapytać, czy byłaby z ich strony taka wola, a wtedy obniżamy podatki i sprowadzamy tu jak najwięcej przedsiębiorców posiadających duże floty transportowe i myślę, że wtedy byśmy więcej skorzystali niż z tego, że wprowadzamy podwyżki dla jakiejś tam grupki. To jest tylko taka sugestia, nie, tak, z mojej strony. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Ja bardzo szybko, szanowna pani radna, wytłumaczę. Gdybyśmy tak wszyscy zaczęli obniżać, to zakończyłoby się tym na terenie państwa, że podatek od środków transportu wynosiłby zero, bo każda gmina w stosunku do siebie próbowałaby to obniżać. Więc miejmy to w świadomości, że no każdy jakby w jakiś tam sposób sugeruje kwoty. Podatek od środków transportu na poziomie miasta Bartoszyce nie jest najwyższym w okolicach, a powiem szczerze, że chyba nadal jeden z niższych. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały oznaczonego numerem 14/75? Proszę o głosowanie teraz. Za 14, przeciw 3, dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta.
Punkt 6a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Projekt oznaczony numerem 5/75. Poproszę tutaj pana Zbigniewa Lipiejko, zastępcę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zapoznała się z uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028 i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Pana Jarosława nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Projekt oznaczony numerem 6/75. Również poproszę pana Zbigniewa o opinię na temat projektu uchwały. Opinia komisji jest oczywiście pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Projekt oznaczony numerem 7/75. Proszę o opinię. Komisja zapoznała się z uchwałą. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywienia na terenie miasta Bartoszyce na lata 2024-2028. Projekt oznaczony numerem 8/75. Poproszę również tutaj o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zapoznała się z uchwałą. Opinia jest pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Projekt oznaczony numerem 7/75. Poproszę również tej opinię. Ja tutaj tylko dodam, bo obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach nie prowadzi takiej jednostki, jednak może być zobowiązany do udzielenia takiej właśnie pomocy z wykorzystaniem placówki przez inny podmiot. Dlatego ten projekt reguluje powyższe zagadnienia. Opinia jest pozytywna. Pozytywna. Czy są uwagi do tego projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6j porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania burmistrza miasta Bartoszyce do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Projekt oznaczony numerem 10/75. Poproszę panią tutaj wiceprzewodniczącą komisji
Gospodarki Miejskiej, panią Lucynę Jędryczkę, a opinię na temat projektu uchwały. Z uwagi na różnorodność warunków określonych w umowach oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz zróżnicowanie stawek opłat rocznych, które ustawodawca wskazuje jako podstawę do ustalania ceny sprzedaży, zasadne jest zobowiązanie organu wykonawczego, czyli pana burmistrza, do indywidualnego określenia warunków sprzedaży w drodze zarządzenia. I tą uchwałę komisja zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6k porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 25/5/2003 z dnia 26 lutego 2003 w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu. Projekt oznaczony numer 11/75. Poproszę tutaj również panią Lucynę Jędryczkę, wiceprzewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Proponowana zmiana uchwały ma na celu ujednolicenie wysokości oprocentowania w przypadku sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym. Po zmianach stosowane będą stopy procentowe określone w przepisach ustawowych. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6l porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 12/75. Również poproszę tutaj panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. W związku ze zmianami ustawy o gospodarce nieruchomościami konieczne jest uaktualnienie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Bartoszyce. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6l porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie utworzenia klastra energii pod nazwą Bartoszyce Plus. Projekt oznaczony numerem 13/75. Poproszę panią radną Lucynę Jędryczkę, wiceprzewodniczącą komisji, o opinię nad projektem uchwały. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej nie uzyskaliśmy wyjaśnień i mieliśmy pewne wątpliwości, dlatego komisja nie wypracowała opinii i ustaliliśmy, że będziemy głosować na sesji, mając możliwość zadawania takich pytań. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz chciał na początku zabrać głos, bo dopominał się w temacie tej uchwały. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, mogę, co prawda w uzasadnieniu jest jakby wyjaśnione, jaki jest cel inaczej, jakie są możliwości, czego dotyczy tak naprawdę próba, czyli projekt związany z próbą powołania klastra energetycznego, który zawiera się w tym momencie w trzech jednostkach i taki plan jest z naszej strony, czyli samorząd miasta Bartoszyce, samorząd powiatu bartoszyckiego, ale fizycznie klaster będzie dotyczył obszaru miasta Bartoszyce i spółka COWiK. Klaster, tak jak państwo też tutaj widzą, jest to cywilnoprawne porozumienie. Powoduje to i umożliwia ono, jest to istotne też, że jest to porozumienie, a nie twór posiadający osobowość prawną, więc nie jest to jakaś spółka, nie ma to zarządu, nie ma to rady nadzorczej, nie ma to żadnych odpłatnych stanowisk, a sam koordynator, który jest wymieniony bezpośrednio w możliwości, a właściwie obowiązkowo w sytuacji tworzenia klastru, jest to najczęściej podmiot zewnętrzny, który realizuje nam dany program, do którego chcemy wejść.
większość programów obecnie stosowanych i które powodują, że możemy przygotować dokumentację związaną z szeroko rozumianą próbą wykorzystania energii odnawialnej, ale nie tylko, w zakresie połączenia sił. To jest po pierwsze. Po drugie, zwiększenia konkurencji naszej w stosunku do zakładów na przykład energetycznych, bo na tym nam bardzo zależy jako prosumenta, a co jest też istotne, wzmocnienie tej roli prosumenckiej również dla docelowo indywidualnych odbiorców energii, czy wytwórców właściwie, przepraszam, energii. A jeszcze bardziej docelowo, jeżeli włączamy to spółkę COWiK, również próby stworzenia własnego wykorzystania energii w celu zasilenia raz ciepłowni, wykorzystywania energii również docelowo później do ogrzewania, jeżeli potworzymy, a mamy do tego prawo wcześniej czy później, większe farmy fotowoltaiczne lub wykorzystania dachów, energii biomasy i tak dalej. Więc to jest bardzo szeroki i rozwojowy temat, który nie jest tematem, który potrwa nam przez rok, dwa, a myślę, że przez dobrych 10 czy 15 lat, a patrząc na to, co szykuje nam się ze względów obowiązków związanych z przepisami unijnymi, to do 2035 myślę, że większość spółek cieplnych będzie musiało przeprowadzić na poziomie swojej działalności rewolucję, to my chcemy się, tak powiem, do tej rewolucji przygotować. Co jest istotne, jak Państwo widzą, nawet w założeniach już planu odbudowy czy najbliższych środków finansowych związanych jakokolwiek formą energii, klastry będą wyjątkowo wysoko promowane. I tak jak jest pokazane, nawet same programowanie i tworzenie programów, na których kompletnie ani ja, ani większość urzędników się nie zna. Nie mamy tutaj specjalistów od energii i raczej nie będziemy takich zatrudniać, bo nie ma to najmniejszego sensu tak naprawdę przy pewnej krótkim okresie działania przy danym projekcie. Jest to możliwość wykorzystania tych zewnętrznych podmiotów, aby można powiedzieć za nas, ale w ramach środków przyznanych z finansowania bezwrotnego, czyli nie z dołożeniem pieniędzy publicznych naszych, tworzyć fajne programy, które pozwolą nam na połączenie sił, a to jeszcze tak powiem dodatkowo, gdy my jako niejedyny właściciel spółki COWiK wielokrotnie odbijaliśmy się od muru, gdy staraliśmy się na tą spółkę pozyskać jakiekolwiek pieniądze. Gdybyśmy byli jedynym właścicielem, jakaś szansa byłaby większa bez klastrowania się. W tym momencie klaster powoduje, że choć nie jesteśmy jedynym właścicielem, jeżeli spółka też zdecyduje się wejść do tego klastra, jak mówię, liczę na to, że również powiat, czyli samorząd powiatowy, starostwo powiatowe, wówczas możemy koordynować i wspólnie występować do wielu programów i, co jest istotne, sprzedawać tą energię, którą zakumulujemy. Tu się łączy również z tworzeniem. O tym wielokrotnie to i pan radny Kapuściński mówił i wielokrotnie o to zabiegał, ale i wielu myśli pewnie podobnie, tworzeniu porządnych, bardzo sensownych i wysokiej klasy magazynów energii, aby ta energia, która jest niewykorzystywana w okresie letnim, mogła być wykorzystywana bez pośrednictwa zakładu energetycznego, który chciałby na tym zarabiać, wykorzystywana w okresie na przykład zimowym, czyli to, co sprzedamy w sieć, czy oddamy w sieć, czy co zmagazynujemy, i w tej samej kwocie jakby możemy wykorzystać, czyli tak naprawdę też oszczędność energii. Co jest istotne, bo my z tego też względu, nawet przygotowując się do próby Państwu przedstawienia prośby o stworzenie takiego klastra projektu uchwały, wystąpiliśmy do zakładu energetycznego, tak naprawdę energooperator Departamentu Usług Dystrybucyjnych, o zapytanie. A to jest bardzo istotne. O udzielenie informacji o łącznej mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych, w tym OZE, o ilości instalacji na terenie miasta Bartoszyce dokładnie. I okazuje się, że my,
jaką powiat, jako na przykład tam, gdzie posiadają swoją fotowoltaikę, ale i wszyscy mieszkańcy Bartoszyc i przedsiębiorstwa, które posiadają swoją fotowoltaikę, wytwarzamy na terenie miasta Bartoszyce łączną moc zainstalowanych źródeł wytwórczych 4,016 MW. I 321 instalacji wytwórczych posiadamy w mieście. Jest to naprawdę już potęga, bo na zapewnienie energii nawet dla samych naszych odbiorców, mówię publicznych, łącznie ze szkołami, łącznie halą sportową, łącznie z tu wszystkimi urządzeniami w ciągu roku my zużywamy średnio 3,75 MW. Więc miejmy świadomość, jaka jest potęga już i tkwiąca w mieście, oczywiście wśród tych instalacji, czy prywatnych, czy instalacji przedsiębiorstw, czy instalacji, które się tworzą. I tutaj chciałem też zwrócić uwagę na to, że również w sytuacjach, kiedy mamy instalację, którą kończymy na przedszkolu, ona się tu włączy w te 4 MW, a z drugiej strony też o dlaczego to jest bardzo istotne, bo jest dookreślone, że klaster i możliwość dofinansowania czy 100% finansowania tego typu projektów jest pokazanie i wykazanie, że miasto już zrobiło dobry krok w stronę energii odnawialnej i że mamy potencjał. To ten potencjał jest pięknie wykazany przez nasze jednostki, bo robimy to, ale również przez wszystkich mieszkańców i tego wszystkim mieszkańcom gratuluję, za to też od razu serdecznie dziękuję. Chciałoby się kiedyś powiedzieć za te nie kilka lat, ale myślę za 10-12 lat, że w jakiejś tam formie, a przynajmniej w jakichś 60 czy 70% moglibyśmy być w przestrzeni przynajmniej publicznej, a może i dobrze by poszło również w przestrzeni prywatnej, stać się pewnej części producentem energii dla całego miasta, czyli bardzo w coraz mniejszym zakresie wykorzystując tą energię, jak to określa się, brudną z węgla, idącą bardzo długimi sieciami z elektrowni, które, drodzy Państwo, jak wszyscy wiecie, są dość odległe, gdzie więcej tak naprawdę płacimy my jako mieszkańcy Bartoszyc za przesył niż za samo zużycie tej energii czy za wyprodukowanie energii. Jeżeli wyeliminujemy albo zmniejszymy ten zakres przesyłu przy produkcji tej energii na poziomie miasta Bartoszyc, to z automatu te ceny powinny maleć, a przynajmniej nie rosnąć tak, jak się możemy spodziewać w najbliższych latach. To tak i bardzo szczegółowo, i bardzo ogólnie. Nie wiem, na jakie pytania będę mógł w stanie odpowiedzieć, ale proszę je zadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Proszę, proszę. Ja bardzo krótko, panie burmistrzu, bo pan tutaj zarzucił, że jest uzasadnienie. Oczywiście, komisja zapoznała się z tym uzasadnieniem, ale nasze wątpliwości, i tutaj dziękuję za wyjaśnienie, wzbudził. Czy koordynator, z czego będzie opłacany koordynator? No tak, ja już teraz rozumiem, ale takie wątpliwości finansowe bardziej nas wzbudzało utworzenie tego klastra, więc dlatego nie podjęliśmy jakiejś opinii, tylko właśnie teraz po wyjaśnieniach już wiemy, na czym to polega i dziękujemy. I opinia na pewno byłaby pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze może pan Marek Łach i później pan Puszko Jarosław. Panie burmistrzu, w związku z utworzeniem klastra cieszy mnie to, że ceny prądu prawdopodobnie będą maleć, jeżeli te wszystkie prognozy się sprawdzą. Mam tylko pytanie odnośnie samych farm fotowoltaicznych, które rozumiem, że w przyszłości na pewno będą rozbudowywane. Co się stanie po okresie zużycia tych paneli fotowoltaicznych i jakie będą koszty utylizacji i gdzie będą utylizowane? Czy coś wiadomo na ten temat? Dziękuję. Proszę, może pan Radny Puszko jeszcze chciał się. Do tej fotowoltaiki chciałbym też nawiązać. Dlaczego na przykład na Urzędzie Miasta tutaj, albo przy Urzędzie Miasta, nie ma na przykład farm fotowoltaicznych, bo tutaj w zasadzie też Urząd Miasta tak powinien dawać przykład, powinien świecić przykładem. To jest pierwsze pytanie. Tak samo też przy basenie na ulicy Lumanowskiego, dlaczego nie ma takowych urządzeń. I jeszcze takie pytanie, ktoś powie, że z kosmosu, ale ja też rozmawiałem z takimi dużo mądrzejszymi ode mnie mieszkańcami miasta, czy w ogóle kiedykolwiek w przyszłości wcześniej były podejmowane na przykład jakieś takie, nie wiem,
działania zmierzające do tego, żeby wykorzystać potencjał naszej Łyny, tak? Bo jak wiemy, rzeki w wielu miastach są, poza miastami przede wszystkim, tak, są wykorzystywane do właśnie do tego, żeby produkować energię. Tutaj mam na myśli, chodzi o elektrownię wodną, tak? No wiadomo, że na terenie miasta tego nie możemy zrobić, natomiast poza terenem miasta można by było takową elektrownię postawić. Same korzyści. Miejsce do kąpania to po pierwsze. Po drugie, wędkarze no, mieliby gdzie łowić rybę. Poza tym mielibyśmy po prostu dużo tańszą energię elektryczną i tutaj nie musielibyśmy utylizować, tak, tych urządzeń. Także ja uważam, że tutaj już w następnych kadencjach nowo wybrane rada, nowo wybrane władze Bartoszec powinny po prostu tę kwestię rozważyć. To wcale to nie jest, mówię, kosmos, to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie odnawialnych źródeł, no i same korzyści dla wszystkich mieszkańców właśnie i przede wszystkim dla mieszkańców też całego powiatu bartoszeckiego, tak, ale to wiadomo, że to jest, musi być współpraca między gminą wiejską, między nadleśnictwem, między Wodami Polskimi, tak, między starostwem powiatowym. Panie Arkor, to już do tej uchwały to takie pytanko po prostu, czy w ogóle były takie, ta sprawa w ogóle była kiedykolwiek rozważana. Chciałem Pan Radny Dziedziński, proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, rozumiem, że tą uchwałą wyrażamy wolę podjęcia współpracy i przystąpienia gminy miejskiej Bartoszyce do tego klastra energii. A mam pytanie, czy te podmioty, które Pan wymienił, czyli powiat i spółka, wyraziły już chęć przystąpienia do tego klastra energii? I czy już, bo tutaj jest w drugim punkcie, że zasady współpracy, wyznaczenie koordynatora, czy będzie później zrobione, czy już rozmawiamy? Mówiliście o tym, kto będzie koordynował tą inicjatywę. Jeśli więcej pytań nie ma, słuchamy. Za wszystkie serdecznie dziękuję, tak? To prawda. Chciałbym wiedzieć, tu mówię do pana radnego Marka Łacha, w jaki sposób będzie utylizowane tego typu panele. Na zachodzie nie wiem, jaki jest sposób utylizacji, bo te panele niektóre już działają ponad 20-25 lat. W jaki sposób jest to magazynowane, czy jest to tylko zakopywane w ziemi, bo nie jestem w stanie tego odpowiedzieć. Nie znam technologii utylizacji paneli fotowoltaicznych. Natomiast tak czy inaczej nie zatrzymamy tego procesu. Ja od razu powiem, że nie zatrzymamy, a być w tyle to zawsze nie jest dobrze. I czy my będziemy mieli te panele, które działać będą 20, 30 czy 40 lat, czy mniej, czy inni będą, z tym problemem się będzie mierzyć nie gmina sama jako gmina, ale myślę, że całe państwo i to nie tylko nasze, czyli cały świat się z tym będzie mierzyć. I jakiś system prawdopodobnie mielenia pewnie tego typu instalacji czy tych paneli będzie istniał. Jest to mimo wszystko wytwór piaskowo-krzemowy, tak? Więc jakby nie patrząc, możliwe, że to będzie przetwórstwo przerabianie, czyli mielenie i przetapianie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, pewnie taka technologia już jest stworzona albo rozpoczęta, a może już nawet zakończona, patenty są po prostu pozamykane, nie wykazane, aby na tym lepiej zarobić, więc ja nie odpowiem na to pytanie, a chciałbym też znać tą odpowiedź. Co do elektrowni wodnej. Tak, taka sytuacja była na terenie naszego miasta dobrych kilkanaście lat temu i to pani radna Krystyna Duda w 100% potwierdzi. Mieliśmy okazję widzieć przedsiębiorców, którzy chcieli 7 elektrowni wodnych zrobić na terenie rzeki Łyny, wzdłuż całości rzeki i tak im to się zechciało, że wreszcie zrezygnowali i spółkę zamknęli. Po pierwsze, tematy środowiskowe, bardzo skomplikowane, bo nie było tutaj braku otwartości gminy. Od razu mówię, gmina była otwarta na tego typu działania. Od razu. Zależało na tym tak samo, mówię, radnym ówczesnym. Ja nie pamiętam, czy to się otarło o mnie jako radnego, czy jeszcze nie radnego, ale to w 100%. Proszę, już byliśmy radnymi też, więc ja to też tak sobie przypominam, że wiem, że o tym rozmawialiśmy, tylko nie pamiętałem, czy na konsultacjach, czy na radzie, akurat na radzie. Więc był ten temat. Ale też tak dopowiem, jakby pan radny tak poczytał troszeczkę na poziomie województwa warmińsko-mazurskiego, ile takich elektrowni w ogóle powstało na rzekach, więc może to też będzie odpowiedź na to, jakie są chęci tworzenia tych elektrowni wodnych, jakie są możliwości obecnie. Ja mówię nie obrażając, my sami z budżetu własnego tego... Ale ja nie mówię, że... Ale się trzeba
Ja nie mówię, że z budżetu własnego, bo wiadomo, że no nie mamy takich pieniędzy, to są naprawdę olbrzymie pieniądze. Natomiast no tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu w państwach na przykład Europy Zachodniej, każdy strumyk, można powiedzieć, każda rzeka jest wykorzystywany, jest potencjał, tak, naturalny. Natomiast no my, jak gdyby mówimy, że się nie da, tu się nic nie zrobi, jak będziemy tak mówić, to my nic nie zrobimy, prawda? Natomiast no wiadomo, że trzeba pisać projekty, trzeba podejmować wspólne działania, tak, tutaj musi być zaangażowane i starostwo powiatowe, musi być zaangażowana gmina, nadleśnictwo również, tak, bo to te część terenów należy też do nadleśnictwa, Wody Polskie, bo są jak gdyby, Wojska, można powiedzieć, właścicielem, tak, tej rzeki i wtedy no, moglibyśmy coś takiego, no nie, wiadomo, że nie w mieście, tak, ale poza miastem. Ale tak, i to jest bardziej ekologiczne, tak jak pani tutaj radna Wioleta Machniewska przed chwilą powiedziała, niż fotowoltaika, bo nie musimy tego utylizować i mamy jeszcze akwen wodny, tak? To też w naszym rejonie tutaj nie ma jeziora i wędkarze byliby naprawdę, wszyscy byliby zadowoleni, tak? Dobrze. Ale trzeba po prostu no, podjąć konkretne działania, nie tam, że mówić, że się nie da, bo jak będziemy tak mówić, że się nie da, to my nic nie zrobimy. Dziękuję bardzo. Zmierzamy do dyskusji nad projektem uchwały, to tak się... Tak... Proszę panie burmistrzu jeszcze, ale bym już prosił króciutko, będziemy. Dobrze, nie skończyłem odpowiedzi, bo jeszcze jeden radny zadawał pytanie. Natomiast co do elektrowni wodnej, ja nie powiedziałem nie i nie powiedziałem, że się nie da. Natomiast ja wiem, dlaczego się nie dało i tylko o tym chciałem wspomnieć. Ja nie mówię, że się nie da, bo wszystko się w sumie może dać zrobić. Kwestia czasu i pieniędzy, to zawsze z tej zasady wychodzimy. Natomiast nie dało się zrobić z tego względu nawet na terenie miasta Bartoszyce, a jeżeli pan mówi poza terenem miasta Bartoszyce, to przepraszam, nie my realizujemy działania na... No to albo teren miasta Bartoszyce, albo nie teren. No my jesteśmy na terenie miasta Bartoszyce, rzeka jest jakby przepływa, zresztą nie jest naszą własnością. Od tego zacznijmy. Ale druga rzecz, była próba i nasza elektrownia powodowałaby konflikt interesów z 20. Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną, zalewając tereny poligonu jednostki. Możliwe, że spowodowałoby to wykluczenie naszej jednostki w ogóle z granic miasta Bartoszyce, więc coś za coś było tam dookreślane i niestety to jakby był dosyć duży problem społeczno-gospodarczy. Czy również, patrząc, że teraz stracilibyśmy tylu pracowników, raz też i podatnika. Nie, ja myślę, że nie kontynuuję tematu, bo jeżeli będzie... Ale po co? Zabytek. Nie będę się więcej... Przepraszam, parking mam w tym momencie z fotowoltaicznym zrobić. Panie radny, stanowczo, proszę. Choć nie powiem, że nie. Jeżeli będziemy chcieli zadaszać parkingi, jestem za tym, że jeżeli będziemy zadaszać gdziekolwiek w mieście parkingi, to można to robić z paneli fotowoltaicznych i jestem za tym. Więc to z perspektywy tak już bardzo przyszłościowej, ale niekoniecznie odległej, jestem za tym jak najbardziej. Ale to tak między wierszami, bo zieleni też nie będę likwidował na bardzo skromnym w sumie skwerze tutaj przed urzędem z tej strony. Tutaj było pytanie związane, czy były rozmowy z powiatem i z Cowikiem. Tak, odbyły się rozmowy z Cowikiem, dwoma rękami zarząd za. Prawdopodobnie stanie to też na Walnym, ponieważ stanie to na Walnym 99, jeżeli państwo wyrażą na to zgodę, 99% udziałów jest za, więc chyba jest logiczne, że nie będzie problemu z tworzeniem klastra energii. Z powiatem była rozmowa wstępna. Nie słyszałem jakiegokolwiek oponowania, oczekują podjęcia przez nas uchwały i w momencie, kiedy my podejmiemy uchwałę, również taką uchwałę będą musieli przeprocedować przez Radę Powiatu. To potwierdza chyba pan radny powiatowy, który uczestniczył w tej rozmowie z panem starostą i z częścią zarządu, dużą częścią, czyli większością właściwie zarządu, ale i rozmawiałem z poszczególnymi radnymi, którzy też nie powiedzieli, że są przeciwni, bo każdy pomysł na to, aby na czymś zaoszczędzić, dwa ważniejsze, nie włożyć jakichś większych środków, a na początku żadnych właściwie środków, a jeszcze dodając jakiekolwiek środki, które będzie można włożyć, czy trzeba będzie włożyć w jakąkolwiek instalację, czy tworzenie, dofinansowanie, nie przejdą poza radą, ani naszą, ani powiatu, ani zarządem spółki. To też taka bardzo ważna informacja. Co do koordynatora, do każdego projektu mamy prawo dobrać sobie koordynatora, czyli osobę właściwie prowadzącą nas przez projekt. Są to firmy zewnętrzne. Najprościej mówiąc, doradcy energetyczni, którzy są fachowcami w tej dziedzinie i my będziemy starali się wybrać osobę czy firmę, która już
to przeprowadziła i założyła na przykład kilka czy kilkanaście klastrów i jakby rozpoczęła z nimi finansowanie, czyli zdobywanie pieniędzy i zdobyła pieniądze na tego typu działanie, choć obecny projekt jest otwarty, a wnioski w tym projekcie, do którego my będziemy chcieli wejść, nabór wniosków, instalacja o zrealizowanych przez społeczności energetyczne dla działania B1 demonstracyjne, projekty inwestycyjne realizowane przez społeczność energetyczną, inwestycja B222, mniejsza z większym, rozpoczął się nabór 30 listopada, czyli od dzisiaj i trwa do 29 lutego. Nam zależy, żeby, aby przeprocedować jak najszybciej stworzenie klastra we wszystkich tych trzech podmiotach, założenie go i rozpoczęcie wystąpienia o sfinansowanie w kwocie 242 tysięcy samego projektu, fajnego projektu na całe miasto, łącznie z terenami spółki i terenami powiatu na poziomie miasta związanego właśnie inwestycji na rozwiązania inwestycyjne, modele biznesowe związane właśnie z energią odnawialną i społecznością energetyczną. Tak najkrócej i można i na dłużej. Dziękuję. No to na temat projektu uchwały dogłębnie zgłębiliśmy ten problem. Proszę Państwa, kto z Pani Panów Radnych, przystępujemy do głosowania, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Projekt uchwały oznaczony numerem 75/14, punkt porządku obrad to jest 6M. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce. Poproszę panią wiceprzewodniczącą komisji, panią Lucję Jędryczkę, o opinię na temat projektu uchwały. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody warmińsko-mazurskiego wodociągowo-ciepłownicza spółka COWiK złożyła do burmistrza projekt zmian regulaminu. Burmistrz przekazał do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, to są Wody Polskie, i w dniach 23 listopada 2023 roku otrzymano pozytywną opinię tego organu. Teraz Rada Miasta uchwala wyżej wymieniony regulamin. Komisja zaopiniowała ten regulamin pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku obrad. Informuję Państwa, że w okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili pan radny Karol Kapuściński w sprawie zagospodarowania fragmentu przestrzeni miejskiej pomiędzy ulicami Gdańska, Sikorskiego, Popiełuszki w Bartoszycach. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie wynajmu bądź zakupu na w 2024 roku mobilnej zjeżdżalni pontonowej. Mobilnej zjeżdżalni pontonowej odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie dotyczącej podjęcia działań poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu odpowiedzi jeszcze nie udzielono. W sprawie dotyczącej zagospodarowania fragmentu przestrzeni miejskiej, to jest działek, tutaj wymienione są numery działek, odpowiedzi jeszcze nie udzielono. W sprawie dotyczącej możliwości bezpłatnego pozyskania zielonych przystanków autobusowych, małej architektury miejskiej, nasadzeń roślin czy czujników powietrza poprzez przystąpienie do ogólnopolskiego programu Green City, odpowiedź udzielono na piśmie. W sprawie dotyczącej zajęcia pasa drogowego przy Placu Zwycięstwa 1 odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan Ryszard Sarzyński w sprawie usunięcia drzew przy ulicy Orzeszkowej. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Przechodzimy do następnego punktu. To jest do spraw różnych. I również tu Państwa poinformuję, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach, wniosek o udostępnienie danych, informacja o realizacji zadań z ZAO Bartoszyce, wnioski do budżetu zgłoszone przez radnych, skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny i do wszystkich radnych. Pismo dotyczące podwyżki za podgrzanie wody skierowałem do burmistrza oraz do Komisji Gospodarki Miejskiej.
Do wiadomości pismo dotyczące zwiększenia budżetu szkoły nr 1 skierowałem do burmistrza i do Komisji Programowej Budżetu. Do wiadomości pismo dotyczące zwiększenia dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach skierowałem do burmistrza oraz do Komisji Programowej Budżetu. Informacja dotycząca rekonansu obiektu BOSIR-u skierowałem do wszystkich radnych. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pierwsza była Pani Adamczyk, później był Pan Puszko, później Pan Karol Kapuściński. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc, proszę przyjąć wyrazy mojej skruchy w związku z incydentem, który miał miejsce miesiąc temu na sesji Rady Miasta. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Cała sytuacja jest zwykłą ludzką pomyłką. Nie było w niej ani złej woli, ani premedytacji. Jest ludzkim błędem, który zdarzyć się może tak naprawdę każdemu. Głosowanie, podczas którego przez nie uwagę użyłam drugiego urządzenia mojej koleżanki, dotyczyło zwiększenia kwoty na energię w szkole podstawowej nr 8. Niezwiązane było z żadnymi sprawami osobowymi, ani z żadną kontrowersyjną kwestią, co do której toczyłby się spór w Radzie Miasta. W żadnym stopniu nie zaszkodziłam społeczności gminy miejskiej Bartoszyce. W tym głosowaniu wszystkie głosy były za uchwałą. Ta sytuacja jest dla mnie nauczką i trudnym doświadczeniem osobistym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja to tylko może jeszcze tylko dwa słowa dopowiem, nie komentując oczywiście wystąpienia Pani Radnej, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy jednak troszeczkę zadbali o wizerunek i jakość w ogóle sesji, przebiegu sesji, obrad, szczególnie debaty w sprawach różnych, czy to w sprawach informacji burmistrza, żeby podnieść jakość debaty publicznej, żeby nie było w ten sposób, że jakieś mamy nie ad rem, a ad persona, a takie, żeby tego unikać, żeby po prostu wizerunek naszej Rady był, no, był na wysokim poziomie, że tak powiem. Cieszę się, proszę, że Pan o tym mówi, Panie Przewodniczący, bo ja przypomnę Pana zachowanie, gdy Pan wyłączał mi mikrofon. Właściwie bezpodstawnie. To fajnie, że Pan o tym mówi. Pani uważa bezpodstawnie, uważam, widocznie powód jakiś był. Proszę bardzo, Pan Radny Puszko. Właśnie chciałem zadać jeszcze kilka pytań związanych właśnie z placem zabaw, ale widzę, że już Pan Dyrektor wyszedł. Znaczy mam pytanie, mam trzy pytania. Pierwsze będzie właśnie dotyczyło utrzymania zimowego dróg, bo tutaj Pan Burmistrz wcześniej wspomniał, że już wnioski zostały wyciągnięte z zeszłego roku, że służby są po prostu przygotowane. A w miniony weekend, dokładnie wiemy tak, jak wyglądały ulice w naszym mieście, były bardzo śliskie. Nie wiadomo do kogo dzwonić, tak, no bo urząd miasta jest w tym czasie nieczynny. Czy tutaj jak osobę kontaktował, tak, w tej sprawie, no bo my jako radni otrzymujemy właśnie sygnały od mieszkańców. I w zasadzie czeski film, jak to mówią, tak? Nie wiemy, kto jest odpowiedzialny właśnie za to, z kim mamy się kontaktować. I prosiłbym, żeby w weekend, jeżeli takie sytuacje się wydarzają, bo wiemy dokładnie, że śnieg, również opady śniegu są również w weekend i tutaj aura jak gdyby sobie nie wybiera dnia, tygodnia, żeby po prostu działania służb miejskich były natychmiastowe. Tak, żeby nie dochodziło właśnie do takich sytuacji, jakie miały miejsce w miniony weekend. To jest jedno pytanie i w zasadzie prośba też. Drugie pytanie dotyczy właśnie bezpieczeństwa. Tutaj jeden z mieszkańców Bartoszyc poprosił mnie, żeby, jeżeli jest taka możliwość, żeby skierować pismo do Zarządu Dróg Krajowych o doświetlenie przejść dla pieszych na Błynostracie, bo tam są dwa przejścia i no teraz mamy śnieg, tak, to już jest troszeczkę widniej, natomiast no, pamiętamy, jak wyglądały, tak, ulice właśnie po zmierzchu i te przejścia jednak one są po prostu no, słabo doświetlone, czy udałoby się po prostu no, tutaj doprowadzić do tego, żeby jednak one były lepiej doświetlone. I jeszcze jedno pytanie też związane właśnie z bezpieczeństwem. Mieszkańcy ulicy Poniatowskiego. No, prosili mnie, żebym w zasadzie, ale to jest też sprawa no, przede wszystkim dotycząca policji.
Jakiś czas temu na ulicy Poniatowskiego, czyli tutaj od skrzyżowania do nowego bezimiennego ronda, młodzi mieszkańcy naszego miasta w godzinach wieczornych i nocnych po prostu organizowali sobie wyścigi. Tam jest 5 przejść dla pieszych i no, mieszkańcy po prostu no, poprosili mnie też o podjęcie działań, tak, i żebym po prostu pana burmistrza jako osobę też odpowiedzialną za bezpieczeństwo właśnie Bartoszyc też, żeby też tutaj znaczy to, żeby tą sprawę, tak, przedstawić na sesji, no i żeby tutaj policja nasza bartoszycka no, podejmowała tak działania, żeby te po prostu patrole też na ulicy wtedy, kiedy właśnie te wyścigi są urządzane, żeby po prostu były częstsze, tak. To tyle z mojej strony. Pan radny Karol Kropaśliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, od tygodnia mamy już temperaturę na minusie. Gdyby Pan Burmistrz mógł tak powiedzieć tutaj mieszkańcom dla nas, nie, kiedy będzie otwarte lodowisko, bo ja już wstępnie już wiem, tak, ale żeby mieszkańcy się dowiedzieli, w jakim dniu będzie otwarte lodowisko w tym roku, czy w tym roku i w jakim dniu. Pan radny Darski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Na początku sesji żeśmy uczcili pamięć świętej pamięci Kazimierza Sztury. Szpury. Mówiąc też o pomnikach przyrody, które on zostawił. Ja od 2 lat składam wniosek do budżetu o powstanie arboretum, które właśnie stworzył pan Kazimierz Szpura, gdzie jest dużo zasadzeń drzew z całego świata. Miałem przyjemność chodzić po tym placu z człowiekiem z nadleśnictwa, który się zna na drzewach. Tam są naprawdę drzewa z całego świata. To nie jest wielki jakiś wydatek, wielki finansowy wydatek czy inwestycja, żeby te drzewa opisać. Już one są opisane przez panią biolog, przyrodniczkę, jak również pan Kazimierz Szpura ma chyba jeszcze w domu, tam rodzina podejrzewam, że ma, jak te drzewa się nazywają i to małym sumptem można zrobić i na przykład te upamiętnić właśnie Kazimierza Szpurę, nazywając to arboretum imienia Kazimierza Szpury. Czcimy naszych mieszkańców, którzy pozostawiają po sobie tak zacne świadectwa swojej pracy. To jest raz. Druga sprawa, chciałbym podziękować i poinformować i przekazać zadowolenie mieszkańców, że powstanie poczekalnia ogrzewana. Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję. To jest, dowiedziałem się, że to jest lada dzień, lada moment. W każdym razie to się stanie. Akurat jest sezon zimowy i ludzie będą mogli sobie wypoczywać po prostu czekając na autobus czy na bus. Na ostatniej sesji poruszałem sprawę niebezpiecznego zejścia do ronda imienia Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej zabezpieczeń. Tam już jest obcięte, widzę, że ten drzewostan czy krzakostan, który tam rósł, także tam można jakieś uchwyty, ale pozwoliłem sobie skontaktować się z rejonem dróg wojewódzkich, ze specjalistami, którzy tym się zajmują. Tam jeszcze trzeba będzie zabezpieczyć od strony ulicy, bo te żółte barierki, które są przy rondach czy przy skrzyżowaniu, one są też po to, żeby zabezpieczać ludzi, którzy chodzą po chodniku od samochodów, które mogą nie tak zjechać czy poślizgnąć się i tak dalej i też może ulec wypadek. No, po tej rozmowie żeśmy sobie porozmawiali, mam nadzieję merytorycznie, tam obiecano mi, że w przyszłym tygodniu chyba będzie zrobią wizję lokalną i taka na temacie tej barierki, która jest przy tym zjeździe, bo z każdej strony takie barierki są, a tam akurat nie ma, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie i podejrzewam, że pójdą na to, że trzeba będzie tą barierkę wykonać i będzie tam bezpiecznie po prostu. Temat trzeci. No może zostawię na razie, dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani Basak, proszę. A Komisja Rewizyjna.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja w tym temacie również zimowym. Pierwsze pytanie dotyczy przejścia dla pieszych od strony Starostwa Powiatowego, a naprzeciwko restauracji Ardi. To jest zapytanie od środowisk lekarskich, ale też mieszkańców, którzy właśnie korzystają z pomocy lekarzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o oddział ortopedii, ponieważ pasy, które są wymalowane, no w zasadzie teraz one są niespecjalnie widoczne, nie wiem jakiej farby się używa, ale mieszkańcy właśnie sygnalizują, jakby można było zwrócić uwagę, albo w momencie, kiedy będą odświeżane pasy, czy można by było użyć jakiejś innej specjalnej farby. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest pytaniem od rodziców posiadających małe dzieci, chociaż nie tylko, bo starsze również szukają atrakcji w okresie zimowym. Miejsce jeziorka w kształcie serca pod tarasem widokowym, czy nie warto by było w okresie zimowym usypać górki, z której dzieci mogłyby zjeżdżać? Ja mam świadomość, że przy naszej hali sportowej dzieci zjeżdżają, jednak to jest miejsce bardzo niebezpieczne, bo jest przy samej ulicy. Tam byłoby całkiem sympatycznie. Dzieciaki oczywiście zjeżdżają między drzewami, później w momencie zjazdu kotłują się w liściach, kiedy nie ma śniegu. Czy nie warto by było właśnie w okresie zimowym taką górkę usypać? To jest drugie pytanie. I pytanie trzecie. Dotyczy wyjazdu od Starostwa Powiatowego, od Szlabanu, czyli tej drogi wewnętrznej do miasta. Czy naprzeciwko totalizatora nie można by było postawić, ja też zastanawiam się, w czyjej jest to kompetencji, lustra, ponieważ w momencie, kiedy duże auta, zwłaszcza firm kurierskich, są usytuowane na parkingu przed starostwem, to rzeczywiście jest bardzo duży problem z wyjazdem. Nie wiem, w czyjej to jest kompetencji. To myślę, że pan sekretarz może będzie wiedział. Dobrze, i to moje trzy pytania. Dziękuję. Znaczy kurierów, być może kurierzy po prostu tam zajmują swoje miejsce, tak, ponieważ nie ma innego miejsca parkingowego. Ja już mówię tutaj, jakby dookreślam. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz odpowie na to pytanie, czy posłucha jeszcze innych? Tak się zasłuchałem na temat Szlabanu i górki. Szanowni Państwo, naprawdę, bo ja nie chcę się powtarzać z poprzedniej sesji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja odnośnie pytań Pani Katarzyny Basak o zwiększenie budżetu ZUK-u na nadsypania górki czy robienia lustra, to są wnioski, które się precyzuje na piśmie i bardzo proszę o takie wnioski, jeżeli ma Pani rozwiązanie na temat, jak zrobić tymczasowo górkę przy jeziorku czy oczku wodnym, technicznie również i bezkosztowo, to ja chętnie przyjmę to do wiadomości. Może uda się to zrobić, bo usypać górkę. Dobrze, nie będę mówił, są górki naturalne, z których korzystają mieszkańcy i dzieci w Bartoszycach, nie są przy ulicach. Jeżeli pani chodziła po Parku Elżbiety, jest tyle możliwości zjazdu, które jest wykorzystywane. Jeżeli chodzi pani przy hali, jest tyle miejsc, jest przy placu. No Boże, ile mamy fajnych wzniesień, z których nie trzeba zjeżdżać do ulicy? Sami państwo wiedzą, że bardzo dużo i nie ma co ich wyszukiwać, bo dzieci i rodzice z dziećmi są na tyle inteligentni, że tych miejsc znajdują i naprawdę, jak ktoś chodzi po mieście Bartoszyce, to wiele jest wyjeżdżonych i uważam, że to nie jest też temat na to, czy burmistrz zrobi górkę ze śniegu, czy nie zrobi górki ze śniegu, bo to szczerze, no może bałwany będziemy publicznie lepić i zrobię akcję, bo Pruszka w tą stronę pójdziemy zaraz. No przepraszam, no zaczynamy znowu. Ja przepraszam, znowu. To było pytanie od mieszkańców. No to ja proszę zastanowić się nad zasadnością zadania go na sesji. Ja mówię w stosunku do mnie, bo jeżeli pani chce powiedzieć i pochwalić, że jest taki pomysł,
to może by pani powiedzieć i nam wyrazić, że pani taką górkę chce usypać, a nie obligować mnie do usypywania górek ze śniegu, lepienia bałwanów, robienia iglo czy czegokolwiek. No bo no, w tą stronę zaczynamy znowu iść. Mówiłem to na ostatniej sesji, nie chcę tu do każdych z pani, panów radnych wypowiadać się w sposób, z jakąś formą ekspresji, no ale no, no, no szanujmy się nawzajem no, no, w tematach, które czegokolwiek dotyczą. Co do lustra, wniosek się składa z przyjemnością, taki wniosek rozpatrzymy i tutaj jest jakby ok. Co do pasów, też proszę taki wniosek, jeżeli okaże się, że będzie nas stać na taką farbę i otrzymam pieniądze, czy przeznaczymy w budżecie jakieś pieniądze na lepszą farbę, która jest naprawdę 10 razy droższa w stosunku do tej, trochę tych pasów jest do wymalowania. Jak się państwo zdecydują i my się zdecydujemy, znaczy inaczej, państwo się zdecydują, budżet ZUK-u zwiększymy o kwotę na tego typu rodzaju farbę, to ja nie widzę problemu, żeby malować tego typu farbę. Od razu powtarzam i tutaj nie mam żadnych przeciwwskazań. Śliskie ulice w ciągu weekendu, 48 godzin na zadziałanie, jeżeli chodzi o obsypanie i nie wątpię i nie wierzę, że nie próbowano zgodnie z zasadą kolejności poszczególnych dróg obsypać i po zakończeniu oczywiście opadu, 48 godzin nie zajrzano. Jeżeli gdzieś na którąś drogę nie zajrzano, to bardzo proszę, aby pan radny ewentualnie zgłosił też tutaj do nas, do wydziału, które drogi nie były posypane w ciągu 48 godzin od zakończenia opadu, bo to jest jakby ten okres. Odśnieżanie też trwało na bieżąco. Ja wiem, że jeszcze do tej pory są, bywały jeszcze później opady. Te opady też później było posypywane. Drogi krajowe zrobiły swoje, wojewódzkie się jak zwykle spóźniły. Nie jest to w naszym zakresie. To też, drodzy państwo, widzieliśmy, że mimo że my poszliśmy z pewnymi drogami swoimi, to jeszcze na samej wojewódzkiej było wyjątkowo ślisko. Proszę. Pan zgłasza w ciągu tygodnia do wydziału 48 godzin od zaprzestania opadu. Weekend nie jest to 48 godzin, bo jeżeli zacznie padać w sobotę wieczorem, to 48 godzin to jest poniedziałek wieczorem. Ale widzę, że już zaczynamy się bawić w co do minuty. No dobrze. Powiem tak, rozmawialiśmy na ten temat i rozmawiamy co roku. Jeżeli zdecydują się państwo, abym stworzył w Urzędzie Miasta dyżurnego do odbierania telefonów i specjalny etat, który by musiało pokrywać mi chyba ze 3 osoby w ciągu, jeżeli to jest albo 5 całodobowo, nie musiałby to być całoroczny, przepraszam, to może 3 by wystarczyły na ten okres jesienno-zimowy, jeżeli państwo przeznaczą na to pieniądze. Dodatkowo przeznaczymy więcej pieniędzy na same odśnieżanie i reagowanie w danym miejscu, we wszystkich miejscach naraz. No to ja naprawdę powtarzam, nie jestem przeciwny. W tygodniu tak. Panie Czesławie, ale jak pan mi przyjdzie w poniedziałek taki niewyspany i powie pan, że miał pan 45 telefonów od jednego radnego, a poza jeszcze z 250 mieszkańców miasta, to później nie da mnie pretensja. No to jak radny dzwoni, to cię pyta, co kogo ma dzwonić. No to już wie. No dobrze. Oświetlenie bohaterów Warszawy. Bardzo króciutko. Ten projekt ma być z tego, co nam mówiono, realizowany w najbliższym roku doświetlenia, bo było przecież wniosek też i na Radzie stawało wniosek o udostępnienie terenów naszych w granicach miasta i możliwość włączenia się do sieci energetycznej w połączeniu jakby z całością tego przez spółkę wykonawczą, wykonawcę, który miał to robić. Nie wiem, na jakim to jest etapie, ale jeżeli pozwoli pan, kierownik właśnie, który bardzo lubi odbierać telefony, zanotować, nie przyjść do nas, zanotować sobie i dopytać się, odpowiemy w odpowiednim czasie, ewentualnie nawet na piśmie, jakie są możliwości, kiedy to będzie w 100% realizowane. Chyba że już teraz wie. Wie? A no to ja już powiedziałem, ale nie wiemy, kiedy zaczną wykonywać. No to samo, to możemy ewentualnie zadać pytanie, kiedy zaczną wykonywać, to tylko prosiłbym o to, żeby takie pismo ewentualnie, czy maila z zapytaniem wysłać.
droga wojewódzka ulicy Poniatowskiego. Dlatego od razu mówię, że to jest droga wojewódzka. Ładnie tu mi ktoś do ucha powiedział, to chyba z kilku stron przeleciało, jest numer 112. I bardzo dobrze by było, jeżeli ktoś jest takim wielkim obserwatorem i niekoniecznie fanem tego typu wyścigów, ja też nie jestem, ale akurat nigdy nie zauważyłem, choć też czasami tam chodzę i też wieczorami po treningu to już jest taka godzina, jaka jest. Nie tylko ja, moi przyjaciele, znajomi. To powiem tak. Istnieje, każdy ma w komórce aparat fotograficzny. Jak złapie takiego łobuza i rejestrację namierzy, byłoby fajnie, policja przyjmuje również tego typu zgłoszenia. Bo to jest ważne, aby profilaktycznie czy nieprofilaktycznie, po fakcie, do takiego delikwenta po rejestracji się dostać i mu tam wysłać informację, że jeżeli zostanie złapany na gorącym uczynku, to co mu grozi. Bo no wiadomo, że nikt nie ma pomiaru prędkości, tak? Ale jeżeli wie, że taki, a nie inny samochód przejeżdża, no to organy są w stanie w miarę stwierdzić, kto to jest i w jaki sposób zapobiec, aby już ta osoba nie jeździła. No tylko to, no ja jako burmistrz no nie jestem w stanie tam wystawić w nocy strażników miejskich na ulicach, bo nie tylko się okazuje, tam są te wyścigi czy niewyścigi. I też powtarzam, a zwłaszcza na drogach nowych, a jeszcze z dofinansowaniem, już o progach zwalniających nie będę mówił, gdzie jeżdżą tiry lub inne pojazdy, to proszę mieć świadomości, że będzie to ciężkie i z tymi progami to jest jakby zawsze zabawa. Jedyne, co pewnie, jeżeli będziemy bardzo interweniować, to Zarząd Dróg Wojewódzkich z przyjemnością postawi nam znak ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Tego się możemy spodziewać. I tylko tego tak naprawdę. Ale tego chyba nie chcemy, bo już mamy na Kęczyńskiej i chyba mało kto jest zadowolony, że do Sędławek musi jechać z taką prędkością. No, ale tak to wygląda. No tyle mogę powiedzieć. No ja nie jestem w stanie... Odpowiem, natomiast bardzo się cieszę, że pan to powiedział, bo przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zanotował i myślę, że w imieniu komisji, bo to w sprawach różnych było poruszone, wystąpi do policji z prośbą o... Dobrze mówię, panie przewodniczący, bo to jest fajnie, w sprawach różnych rozmawiamy i ja wspólnie nawet z panem przewodniczącym podpiszę chętnie takie pismo. Będzie mi bardzo miło. A propos lodowiska, a ja nie wiem, czy ja mogę teraz już otwierać, czy nie, po dzisiejszej dyskusji, ale zapytam pana dyrektora, który żywo zainteresowany jest, aby podejść tutaj. Bystro do nas podejdzie. I zaraz nam króciutko odpowie, jakie są możliwości, jaka temperatura, na ile sprawdzą prognozę pogody. No, proszę. W poniedziałek ruszamy z budową lodowiska. Budowa lodowiska trwa około 10 do 14 dni. Zaplanowane otwarcie lodowiska jest na 18 grudnia. W ubiegłym roku otwarte było 17 grudnia, więc to jest ten zbliżony okres. Dlaczego tak późno zaczynamy, można powiedzieć? Ponieważ prognoza długoterminowa, którą sprawdzałem w listopadzie, nie przewidywała tak niskich temperatur, więc zaplanowałem na otwarcie lodowiska trochę później, kiedy te temperatury były już odpowiednie. Poza tym brak pieniędzy na energię elektryczną spowodował to, że musimy podczas procesu tworzenia lodowiska pierwsze dni agregat prądotwórczy pracuje cały czas. Jest to około 10 dni, kiedy agregat pracuje non-stop. Są wtedy najbardziej generowane są koszty za energię elektryczną. Więc będzie w styczniu, czyli dokładnie, dokładnie. Jeżeli byśmy zaczęli to w listopadzie, więc musiałbym koszty pokryć w grudniu. W związku z tym, że nie ma pieniędzy w budżecie, więc te pieniądze zostaną, faktura będzie opłacona w styczniu w nowym budżecie. Koniec, tak samo na basen, muszą być pieniądze i tu nie ma dyskusji, że nie. Panie dyrektor, mogę panie przewodniczący? Musi być kasa. Do pana dyrektora. Panie dyrektorze, ja mam pytanie, bo za fakturę płacimy już w styczniu, to czy nie można na drugim, czy nie, nie ma takiej możliwości, żeby wybudować lodowisko, natomiast zostawić już tylko na zamarzanie, bo tutaj wiem, że na pewno gro to jest otoczka tego lodowiska, te barierki i tak dalej. Czy to nie można zrobić tak, że ono jest przygotowane i w momencie, w którym widzimy, no teraz akurat nas zaskoczyła ta zima, ale gdyby już było wybudowane, to już tylko jest wylanie, że tak powiem, wody i zamrożenie tego, tak? W momencie, kiedy stawiamy barierki, te bandy ochronne, również musi być schłodzona powierzchnia, ponieważ uszczelniamy piaskiem wilgotnym i w momencie, kiedy jeszcze nie ma, nie lejemy tafli wody, musimy mrozić, żeby uszczelnić po prostu ten teren. No to
spodem jest. Czyli to ta część, ja rozumiem, o co chodzi. Piasek też jest podlewany wodą i zamrażany, aby uszczelniać. Ja zrozumiałem całą technologię. Tak. Dobrze, to jakby jeszcze nie, panie radny, zanim pan jeszcze odpowie na pozostałe pytania, wiem, że pan nie notował, ja musiałem to ponotować i nie żałuję, że notowałem. Tak, ilość pięknych drzew, arboretum, dobrze. No, powiem szczerze, znam ten wyraz, ale nie jestem w stanie go, tak, że tak powiem, zanotować na zasadzie częstości wypowiadania, chyba drugi raz w życiu próbuję to wypowiedzieć. Budżet miasta, komisja budżetowa cały tydzień pracowała. Nie wiem, czy taki wniosek spłynął. Spłynął, to myślę, że jeżeli komisja budżetowa pochyliła się nad tym i decydowała się wprowadzić do budżetu, to będzie to uchwalane. I ja, jeżeli otrzymam taką możliwość, to będę to realizował. To jest jakby odpowiedź z mojej strony. Poczekania na dworcu, tak, liczę, że to już będzie naprawdę za chwilę. Odnośnie drogi wojewódzkiej, dziękuję panu za kontakt z ekspertem z dróg wojewódzkich. Liczę, że zgodnie z pana wnioskiem i z pana sugestią też i drogi wojewódzkie pochylą się nad tym, tak jak i pan o tym myślał. Co do pani Katarzyny Basak, już się wypowiadałem. Niekoniecznie jest z tego powodu zadowolona, ale no, powiem, szanujmy się, bądźmy, nie wszystko powtarzam, co sobie dziecko wymyśli albo mieszkaniec, trzeba od razu tutaj poruszać, bo możemy dojść do jakichś granic no, bliskich absurdu. No, dziękuję serdecznie. Pan radny Azarewicz, proszę. Szanowna Rado, szanowni mieszkańcy, składamy wniosek 10 października, automatycznie dotyczy Bosyru. Z panem Karolka Puścińskim, radnym, udaliśmy się na wizję. Po tej wizji, to co chodziło mi o te emerytum, czy rzeczywiście te pompy zostały wymienione. Tak, zostały wymienione. Pompy, które zostały wymienione, są w magazynku. Ale nie to jest merytum. Merytum sprawy jest taka, że przyczyną pomp niesprawności jest to, że sami użytkownicy basenu do tego się przyczyniają. A mianowicie chodzą tam, gdzie jest piasek, dzieci się bawią, być może tam w pobliżu w piaskownicy. Przez śluzę przechodząc, to tylko myją stopy, a pozostałość piasku idzie w neckę. Natomiast basen jest, woda, ona cały czas jest w ruchu. Kiedy basen już kończy swoją działalność, po południu ta woda ustaje się, a że w basenie podłoże jest pochylne, automatycznie ten piasek spływa w najniższe miejsce. A w najniższym miejscu jest przewód, który zasila pompy. Inaczej jest ssanie. I w chwili włączenia pomp powstaje wir, duży wir, bo pompy są średnicy 150 mm i są dwie duże, silne pompy. Ten wir wciąga wodę z tym piaskiem i to powoduje niszczenie pomp. Dlatego też po prostu stało się tak, jak się stało, że pompy były nieczynne. Co do w tym czasie basenu, to według mojej oceny na ten czas, kiedy zostały tam zamówione, można było te pompy wymontować, a basen mógł pracować bez tych pomp. Także tyle tego wyjaśnienia i zgłaszałem też, że mi podjęła pracę komisja rewizyjna. Wniosek dotyczący komisji rewizyjnej wycofuję, ponieważ w tym momencie on jest bezzasadny. Dziękuję. Pan radny Ledziński, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, dwa krótkie pytania. Mam nadzieję, że na krótkie odpowiedzi. Jedno dotyczy miejsca, które
kilka sesji wcześniej, parę miesięcy, udostępnialiśmy firmie, która miała postawić na parkingu stację do ładowania samochodów elektrycznych. Czy coś się w tym zakresie dzieje? Bo jakby stacji nie widać, tak? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie dotyczy Komisji Bezpieczeństwa i być może to przewodniczący odpowie. Na prośbę pana Ryszarda Sarzyńskiego, radnego, była stworzona taka komisja, która miała przejść po mieście Bartoszyce, znaleźć miejsca takie niebezpieczne, sprawdzić oznakowanie. Z tych oględzin był sporządzony protokół. Czy coś w tym zakresie również się zadziało? Bo ten protokół miał być dostarczony do pana burmistrza i czy te miejsca sukcesywnie są jakby wdrażane czy zabezpieczane? Czy coś się w tym zakresie dzieje? Dziękuję. Pani Grażyna Baranowska, proszę. Przyszliśmy do lata dzięki basenowi, więc ja nie o bieżących sprawach, tylko troszeczkę przyszłościowych. Mam na myśli tutaj zmiany klimatyczne, które nadchodzą i ostatnio przeczytałam, że rok 2023 to jest rok ostatni z ciepłych, będzie tylko goręcej i mam tutaj na myśli takie urządzenie jak klimatyzację, która jest, no będzie potrzebna po prostu, nieunikniona. Mówimy o tej nowoczesności urzędów, szkół i wiemy, że od kwietnia do września obecnie praca w szkołach, urzędach jest naprawdę utrudniona przez to gorąco. I właśnie o dziwo przeczytałam, że są programy rządowe, które wspierają gospodarstwa domowe właśnie w zakresie klimatyzacji. I to są takie programy jak Mój prąd, moje ciepło i czyste powietrze. I to jest sugestia taka, żeby gdzieś tam się nad tym pochylić w którymś tam momencie, dlatego że sami wiemy, jak podczas gorąca funkcjonuje nasz umysł, jak my sami to przeżywamy, także to jest jedna sugestia. Natomiast jeżeli chodzi o nowoczesność Urzędu Miasta, to ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w uroczystości ślubnej i po prostu miejsce to no nie wygląda dobrze. I gdyby nie urzędniczka, która przepięknie ceremonię poprowadziła, to nie wiem, czy młodzi wyszliby zadowoleni z otoczenia, w którym przebywamy. Jest to miejsce, w którym się toczy bardzo wiele uroczystości, takich jak uczczenie rocznic ślubu, śluby, no, też się zgłasza urodzenia, zgony i ważne dla nas chwile. I to miejsce wymaga na pewno jakiegoś takiego profesjonalnego zaprojektowania, nowoczesnego bardziej, bo nie wygląda to dobrze, tak? No, wiem, że już nie ma tej wykładziny strasznej, gdzie przychodzą petenci i jak gdyby no, nie dało się ukryć tego, jak ta wykładzina tam wygląda. Także to też jest sugestia na przyszłość. Może będą programy, które pozwolą na to, żeby to miejsce udoskonalić i sprawić, żeby ono było bardzo przyjemne, no i nowoczesne. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabocka. Pani Grażyna już mnie uprzedziła, bo panie burmistrzu, moja prośba jest dokładnie taka sama, bo Urząd Stanu Cywilnego jest wizytówką, a naprawdę ta sala, w której jest sala ślubów, wygląda no kiepsko, po prostu kiepsko. Ale ja jeszcze parę słów. Pan przewodniczący prosił o to, żebyśmy się szanowali, żeby jakoś debaty była. To ja chciałam, panie burmistrzu, pan jest tutaj gościem i pana obowiązkiem jest odpowiadać na każde pytanie. Nie, panie burmistrzu, to nie chodzi o to. Mieszkańcy, to pan jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla pana. Jeżeli mieszkaniec dzwoni do nas i prosi, żebyśmy zadali pytanie na sesji, bo też im na tym zależy, żeby usłyszeć to pytanie, usłyszeć pana odpowiedź, to nie jest naszą rolą jako radnych wybieranie, że to pytanie zadam, tego pytania nie zadam. Czyli co, jednego mieszkańca bardziej szanuję, drugiego mniej szanuję, tak? Czyli od tego pytanie zadam, bo uważam, że ono jest mądre, od tego pytania nie zadam, od tego mieszkańca, no bo może ono jest nie takie. Jeżeli my napiszemy do pana wniosek, okej, on będzie rozpatrzony, dostaniemy jakąś zdawkową odpowiedź, ale mieszkaniec tego nie usłyszy. Jeżeli nas proszą o to, żebyśmy my zadali pytanie, to naszym obowiązkiem jest to pytanie zadać, bo to mieszkańcy nas wybrali i mieszkańcy
Oni decydują o tym, jak my mamy pracować. Także ja bardzo proszę, panie burmistrzu, żeby więcej pan takich rzeczy nie mówił, że tutaj absurd jest, bo jakieś pytania się zadaje. Każde pytanie jest ważne. Każdy mieszkaniec ma inny poziom ważności. Dla jednego ważna jest górka, tak jak powiedziała pani Kasia, dla drugiego kosz na śmieci, a dla trzeciego będzie ulica, która jest remontowana. Także naprawdę uważam, że właśnie na tym polega szacunek, że odpowiadamy na każde pytanie i nie dyskutujemy nad tym, czy to pytanie jest ważne, mniej ważne, czy ono jest głupie, czy ono jest mądre, czy zasadne. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby w sprawach różnych? Wobec tego tę dyskusję zamykam. Oddaję głos panu burmistrzowi. Ponieważ miała to być dyskusja, więc ja się wypowiem na temat ostatniego punktu w tej dyskusji, czyli wypowiedzi pani Elżbiety Zabłockiej, i zadam kłam pani wypowiedzi ze względu na to, że w sprawach różnych ma pani prawo odczytać wszystko, na co odpowiedziałem na piśmie, co pani złożyła. Nigdy albo prawie nigdy nie usłyszałem, by którykolwiek z państwa radnych odczytywał odpowiedzi, które ode mnie uzyskał, czy z nich jest się zadowolony, czy nie, choćby dotyczyła najbardziej błahych spraw. Więc nie mówmy, że to będzie tajne, jeżeli pani w imieniu mieszkańców zada mi pytanie jakiekolwiek na piśmie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te pytanie odczytać, odpowiedzieć, poddać pod dyskusję, powiedzieć, że niekoniecznie się z nim zgadzam, że uważałabym, zrobiłbym to inaczej, czy zrobiłbym inaczej. Nie widzę w tym mniejszego problemu i na tym też polegają sprawy różne. I o tyle to by było łatwiejsze, i tu jakby też, jeżeli się szanujemy, o tyle by to było łatwiejsze, że ja mogę do takiej odpowiedzi się przygotować, bo pani do pytania się przygotowuje. Ja odpowiedź często muszę prosto z mostu dawać, więc nie mam możliwości zajrzenia w dokumentację. Staram się być przygotowany na każdą sesję do dokumentacji, którą państwo posiadacie w dokumentacji sesji. Oczywiście szerzej, jeżeli chodzi o obszar. Przede wszystkim, o czym państwo wiecie i dlatego tutaj są te pytania bardzo szeroko omawiane, czyli dotyczące informacji międzysesyjnej. Więc jest to proste. W taki sposób każdy z nas ma możliwość odpowiedzenia. Nie z każdej materii, nie z każdej górki, nie z każdego woreczka, nie z każdego kosza na śmieci jestem w stanie się wytłumaczyć, a często mogę błędnie się odpowiedzi udzielić, zwłaszcza gdy pytania są tak szczegółowe i tak niekonkretne czasami, albo bardzo konkretne, niekonkretne na zasadzie bardzo dużego pomysłu czy wrażeń, jakie państwo posiadacie na temat danej części miasta. Każdy inaczej obserwuje to, co mu się podoba lub nie podoba. Ja na temat estetyki nie będę z każdym rozmawiał, bo każdy inaczej odbiera estetykę danego miejsca. Ja mogę mieć inne zdanie na temat estetyki. Pani, ktokolwiek z nas może mieć tutaj inne zdanie, a często są to pytania związane z tym, czy ja mam takie, a nie inne podejście estetyczne. No mogę mieć inne niż mieszkaniec, który to zauważa. Mogę mieć inne niż pani. Mogę mieć odczucie inne w stosunku do oświetlenia, niedoświetlenia danego miejsca. No nie jestem kierowcą, więc nie odczuwam pewnych rzeczy związanych z odblaskiem czy brakiem odblasku. I jestem tego świadomy. To są rzeczy, które ktoś obserwuje bardzo szczegółowo. I też mógłbym zapytać, no cieszę się, że jestem tu gościem, ale w sytuacjach, kiedy jestem gościem, który ma według pani odpowiedzieć na każde pytanie, które mądre czy głupie, jak to dookreśliliśmy lub nie dookreśliliśmy, to odpowiem wprost. Odpowiadam albo nie będę odpowiadał na pytania, na które nie będę w stanie odpowiedzieć. Więc proszę mieć świadomości, nie oczekiwać ode mnie. I to bardziej o to mi chodzi. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy usypię górkę, czy wymienię woreczek, odpowiem nie albo nie wiem. A jak będzie nie, to będzie powiedziane, o to pan nie chce tego zrobić. To tylko proszę powiedzieć. Ja bym sobie pozwolił może w taki sposób zadawać pytanie. Mam taką koncepcję po rozmowie z mieszkańcem, który chciałby to i to. Uważam, że można by było za takie pieniądze usypać w tym i w tym miejscu, a sprawdziłam, poszłam do wydziału, czy poszedłem do wydziału i sprawdziłem, że tu jest zgodny z prawem możliwość usypania takiej górki i jest to sensowne, obgadajmy to wśród radnych, czy może spróbujmy włożyć to
to do budżetu. I to jest fajna praca radnego, której ja bym sobie życzył jako też mieszkaniec, nie mówię jako burmistrz, że ten radny sprawdzi do końca, czy coś danego jest możliwe w ogóle, albo ewentualnie zanim zada pytania na sesji, sprawdzi, przekaże mieszkańcowi, po co mam zadawać to pytanie na sesji, gdy nie ma możliwości zrobienia nawet tego. Więc miejmy to i w tym wypadku też próbujmy się wspólnie szanować, a przede wszystkim szanować swój czas. Ja staram się Państwa szanować i szanuję. I nie jest to sytuacja, w której jeżeli odpowiem na dane pytanie albo nie odpowiem, czepiam się personalnie, czy Pani Elżbieto, czy Pani Katarzyny, czy kogokolwiek, kto zada tego typu pytania, tylko ja wskazuję na skalę, czy możliwość, raz, doprecyzowania sensownej odpowiedzi, dwa, czy te pytanie według mnie powinno padać. Według mnie. Pani powiedziała, że powinny padać wszystkie. Według mnie nie powinny padać wszystkie. Tu mamy pewien spór czysto, no w tym momencie może merytoryczno-techniczny, bo techniczny, bo jest to sesja Rady Miasta. Merytoryczny ze względu na to, że na niektóre niemerytoryczne według mnie pytania nie jestem w stanie odpowiedzieć. I na tym to polega i może dlatego w taki sposób, a nie inny zareagowałem dwukrotnie już. No pani się nie musi z tym zgadzać. Ja tak zareagowałem. Też jestem człowiekiem, który potrafi zareagować i niekoniecznie się to musi każdemu podobać, bo też sam Szanowni Państwo, też nie jestem, to wielokrotnie mówimy, jak i my wszyscy. Nie jesteśmy po to, żeby nas wszyscy kochali, ale żebyśmy wykonywali swoje działania, które wykonujemy na co dzień. Tak jak odpowiem, nie jestem w stanie, teraz Pani odpowiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które będą zadawane przez Państwa i możliwe. W sytuacji, w której otrzymam ponownie jakieś tego typu pytanie niedoprecyzowane, to po prostu powiem, Szanowni Państwo, to pytanie jest niedoprecyzowane, nie odpowiem na nie i może to będzie najprostszy sposób odpowiedzi, bo nie jestem w stanie się przygotować, czy w danym miejscu, w danej granicy miasta można to czy to zrobić bez przygotowania się tak naprawdę. Powinienem za chwilę wejść, tak naprawdę zarządzić przy tego typu pytaniach przerwę, pójść sprawdzić na EWU mapie, czy jest to u konserwatora zabytków, czy jest to teren, w którym mogę zagospodarować na jakieś inne rzeczy i też tą całą procedurę przeprowadzić, która potrwałaby na przykład, no może niedługo, 5-7 minut, ale gdyby było tych pytań 10 na sesji, to wyobraźcie sobie 70 minut na przygotowanie się na odpowiedzi. Robicie przerwę w sesji, wracam, odpowiadam po jednym zdaniu, bo często by tak mogło być. To dlatego zależy mi na tym, że tego typu pytania były najprostsze na piśmie. Jeżeli ktoś ma czas i ma możliwość, a Państwo też mogą ten czas poświęcić poza pracą zawodową, ja nie czepiam się, żebyście, nie wiem, zrywali sobie pracę zawodową, przychodzili tu, wszystko wyjaśniali, ale jeżeli ktoś ma możliwość i zajrzenia do wydziału i sprawdzenia na EWU mapie, czy skorzystania i zobaczenia, czy ten teren jest na pewno nasz, czy mamy wpływ na to, czy coś tutaj możemy zmienić, na ile inwestycja trwa, na ile nie trwa. W sprawach różnych nie musielibyście mnie pytać nawet o ulicę Andersa, bo wystarczyło przed sesją zapytać o to i powiedzieć w sprawach różnych. Dowiedziałem się, że ulica Andersa powinna być zakończona wtedy i wtedy. Uważam, i to jest oczywiście zdanie każdego z Państwa, możecie prawo wyrazić zaniepokojenie, co jest jakby wyrażane, że ona może być niedokończona w terminie, co z tym dalej robimy. Okej, więc to jakby fajnie wygląda, bo wtedy też robicie, pokazujecie fajnie swoją pracę, którą wykonujecie, nie zaprzeczam, bo na komisjach robicie bardzo dużo, dużo pracy, na pewno wśród mieszkańców również, ale to też jak na przykład no, pan radny złożył wniosek do budżetu, no i pan radny oczekuje odpowiedzi ode mnie. Ja powiem tak, ja nie wszystkie wnioski do budżetu wprowadziłem, wprowadziłem w większości do budżetu te sprawy, które mamy jakby w dużej części, w większości też tych dużych spraw inwestycyjnych dofinansowane, bardzo dużej części. Mało rzeczy i staraliśmy się, to zresztą Państwo wspólnie o tym wiedzą w ciągu tej ostatniej kadencji, mało rzeczy robiliśmy poza sprawami dofinansowanymi, a było ich naprawdę mnóstwo i tej pracy jest naprawdę mnóstwo wykonywanej i dzięki Państwu ta praca trwa i będzie trwała, więc też się cieszę, że zmieniamy to miasto. Natomiast są rzeczy, no, których no, nie jesteśmy, nie mamy możliwości zaspokojenia każdej prośby każdego mieszkańca. Dlatego często, jak to dotyczy na przykład, zresztą słyszeliście to Państwo na sesji, dotyczy to progu zwalniającego, dotyczy to oznakowania ulic,
ulic zakazu parkowania albo zabrania zakazu parkowania i postoju. To ja prosiłem jedno i to samo mówię, gdy przychodzą do mnie mieszkańcy na dyżur, to zbierz proszę, szanowny mieszkańcu, z tej ulicy, na której chcesz to zastosować, większość podpisów, czyli demokratycznie, większość podpisów z tej ulicy, że są za tym, co pan proponuje. Pamiętamy pamiętne malowanie pasów, a później zamalowywanie pasów w kadencji poprzedniej. Nie powiem, czy to był wniosek, ale był to wniosek radnego, bo mieszkańcy chcą, okazało się, że tylko jeden chciał, reszta nie chciała. I żebyśmy do takich rzeczy nie doprowadzali. Jeżeli mamy fajnie i państwo też pokuszą się na to, żeby zapytać, czy taki mieszkaniec, który do was przychodzi, wie, że to jest możliwe lub dowiaduje się od państwa, że jest to niemożliwe, to żeby on się też nie obrażał, bo mi na tym nie zależy, żeby tu walczyć z mieszkańcami, bo to nie jest żadna walka. My nie walczymy z mieszkańcami, ani ja, ani państwo nie walczymy. Po prostu nie jesteśmy w stanie zaspokoić takich bardzo prozaicznych czasami rzeczy, bo jak się tak porozdrabniamy, to my właściwie nic nie zrobimy, tylko będziemy tak z podwórka na podwórko, od krzaczka do śmietnika chodzić. A propos ulicy Poniatowskiego, tak wstecz rozmawiając, tam koszy na śmieci jest sporo więcej niż ostatnio pani wymieniła, bo przy okazji miałem okazję też od razu zwrócić uwagę, co pani powiedziała, jest sporo więcej i pojawiły się te kosze, zanim pani zadała mi to sławienne pytanie o woreczki przy tamtym terenie. A to taka mała dygresja. Natomiast mówię wprost, zależy mi na tym, aby sesje były prowadzone w taki sposób, jak pan przewodniczący też dzisiaj sugerował, merytoryczny, w sytuacji, w której możemy coś wyjaśnić bezpośrednio w wydziałach, a często tak jest, a chcemy ewentualnie, to możemy przecież tak samo wypowiedzieć się nie z pytaniem do burmistrza, ale tak jak część tu z państwa oświadcza, tak jak pan Witold to powiedział też, że oświadczam, że cieszę się, że to się wydarzyło, że udało mi się to załatwić. Szczerze? Za to serdecznie panu dziękuję, bo to było pokazane pana interwencja bezpośrednio gdzieś, tak? Wielu z państwa często te interwencje też wykazuje i to jest pokazanie państwa aktywności i nie tylko ja się z tego cieszę, z tego się też cieszą mieszkańcy, że państwo nie tylko swoją aktywność, nie mówię, że wszyscy i we wszystkim, bo większość macie państwo dużą aktywność, ale często właśnie wyskakujecie, bo mieszkaniec zadał pytanie. Ale jak fajnie by wyglądało, ja od siebie traktuję jako mieszkaniec, gdybym usłyszał, że pani radna mówi, ile pan co, zadano mi takie pytanie, udało mi się załatwić te woreczki, jestem bardzo zadowolona, dziękuję, cieszę się, ale chciałbym powiedzieć, że właśnie taki problem był poruszony. To też są sprawy różne, to też jest fajne i to by było fajne, bo budujecie i pokazujecie, że radni nie jest tylko po to, żeby siedzieć tutaj na sali sesyjnej, bo często tak mieszkańcy uważają. To tak powiem od siebie, a nie chcę tego mówić, bo ja też nie powiem, uważam, że dużo pracy państwo wykonujecie i nie chcę, żebyście byli postrzegani właśnie przez taki pryzmat. I mówię, jestem daleki od tego, żeby tak myśleć, ale natomiast mieszkańcy mogą też tak myśleć. To jak mamy tę dyskusję, powiedzieć możemy cały czas. W tym momencie stał się znowu moim monologiem. Zanim pewnie pani adwocem będzie chciała coś powiedzieć, to myślę, że pan przewodniczący pozwoli na to. Ja się wypowiem na pytania, które padły już w międzyczasie. Pan radny Liciński, firma do spraw, aha, dobrze, wiem już, parking na po drugiej stronie Bohaterów Warszawy naprzeciwko parkingu na Turkowskiego. Firma dokańcza tam procedury związane z tą stacją. Wywnioskowała o to, że musi mieć większy kawałeczek terenu i wnioskuje o mnie o wydzierżawienie chyba jeszcze 2 czy 3 metrów kwadratowych, na co wyrazimy zgodę, więc mam nadzieję, że Rychło, czyli pewnie na wiosnę powinniśmy mieć wreszcie tą stację ładowania w Bartoszycach na tym parkingu. Protokół Komisji Bezpieczeństwa. Ja pamiętam, że jakieś wnioski z tej Komisji Bezpieczeństwa do mnie trafiły. One trafiły do jednego z moich wydziałów, są rozpatrywane i mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiemy tak albo inaczej, albo spróbujemy na tyle, na ile to jest możliwe. Tak, no właśnie, zainterweniować. Pani Grażyna Baranowska, pani radna, te programy, o których pani mówi, nie są skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, więc nie mogę skorzystać na budowę klimatyzacji na poziomie miasta Bartoszyce i klimatyzatorów z tych programów. Nie ma programów dedykowanych na ograniczenie temperatury w urzędzie skądkolwiek. Jeżeli takie się znajdą, pewnie bym już dawno je wykorzystał i nie tylko ja, bo moi poprzednicy również, nie spotkałem się z takim. Natomiast
No nie wiem, zobaczymy na ile nam następny rok pokaże. Myślę w trakcie też nie tworzenia budżetu, a realizacji budżetu, czy państwo zdecydują się na przykład po półroczu na to, żeby takie klimatozatory powstały w niektórych częściach Urzędu Miasta, czyli do czerwca raczej nie będziemy się stresować, a później, czy w okresie wakacyjnym. I czy będziemy w stanie przy bardzo napiętym, co państwo wiedzą, i bardzo wymagającym budżecie na najbliższe lata zrobić to, choć ja bym bardzo chciał. Odpowiadam, że z przyjemnością, jeżeli państwo przeznaczą na to pieniądze i znajdziemy na to pieniądze, to z przyjemnością bym zrobił tą klimatyzację w Urzędzie Miasta Bartoszyce. Tak jakbym chętnie dokończył drugą część elewacji, ale to tak mogę chcieć na razie. 10% na prądzie. A właśnie, a jeszcze mieliśmy, dobrze powiedziane, 10% na prądzie zaoszczędzić w tym roku, klimatyzacja raczej bym nam w tym nie pomogła. USC jako sala ślubu, no różne są opinie. Jednym się to nie podoba, drugim archaiczność tego miejsca odpowiada. Nie wiem, może ankietę wśród mieszkańców zrobimy, czy zmieniamy. Jeżeli zrobimy, to z przyjemnością. Jeżeli też znajdziemy pieniądze, to odświeżyć ściany to możemy. Natomiast wystrój cały i całość takiego miejsca udzielania ślubów, to też kto co chce odczuwać. Ja nie wiem, no jeden lubi stare, piękne meble, drugi chciałby nowoczesne. I tak... No mam z tym problem, nie dlatego, że no ja tam sam udzielałem kilka razy ślubów i nie pamiętam, żeby ci ludzie byli niezadowoleni z miejsca. Czy tam jest brudno? Uważam, że nie. No. Dlatego się właśnie zastanawiam, co miały panie na myśli, ale okej, no może sobie to wyjaśnimy gdzieś tam technicznie, bo będzie warto, bo dyskutować na temat, tak jak powiedziałem, gustów, spojrzenia, to też nie moja rola, kto jak co ocenia. No za chwilę. No dobrze, może ja tutaj tak się już rozgadałem. Panie sekretarzu, pan chciał jedno zdanie, panie przewodniczący, pozwoli pan? Proszę, panie sekretarzu. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja chciałbym tylko uzupełnić, że odnośnie wykładzin w pokojach, tam gdzie są obsługiwani interesanci, z panią kierowniczką rozmawialiśmy, będziemy pisali do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie na remont tych pomieszczeń. Zobaczymy, to są zadania zlecone, po prostu dlatego musimy ewentualnie przy udziale naszych kosztów plus Urząd Wojewódzki musimy się o to postarać. Swego czasu robiliśmy rozeznanie o wymianę zasłon, tylko zasłon i firan na sali, wyceniono to na koszt około 13 tysięcy brutto. Tylko wymianę, nic więcej. Także dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawie? Proszę, pani przewodnicząca. Chciałaś? Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, bo ten temat górki już tutaj wałkujemy kilkakrotnie. Sam pan burmistrz powiedział, że nie ma głupich pytań. Wszystko zależy od pieniędzy. W każdym temacie, każdy temat staram się od mieszkańców rozpracowywać, rozkładać na czynniki pierwsze. Zasięgam języka też w poszczególnych wydziałach. Pan burmistrz pamięta temat Wolskiego 5, chyba 8 razy składałam wnioski, w końcu się ten dach udało nareperować. Ale myślę, że warto by było tylko po prostu powiedzieć, no temat jest nie do zrobienia albo przepracujemy go. Chodzi tak naprawdę o język komunikacji, bo szczerze mówiąc, no mnie to też bardzo ubodło, odpowiedź pana burmistrza w tym momencie. Myślę, że trzeba było to po prostu troszeczkę inaczej powiedzieć. Moim zdaniem górka jest do usypania. Rozmawiałam o tym z mieszkańcami. Jeżeli nie ma pieniędzy, to wystarczyło powiedzieć, no nie ma pieniędzy, ZUK nie ma w tym czasie, nie ma wolnego czasu. Chodzi o formę przekazu tylko i wyłącznie. Dziękuję. Czy to już wszystko w sprawach różnych? W związku z wyczerpaniem porządku, ale proszę państwa, jeszcze tylko tak przypomnę państwu, macie to na poczcie. Sesja grudniowa odbędzie się 21. Na poczcie państwo wszyscy mają. Jak zwykle, chyba o 11 nic się nie zmieni. Zresztą w materiałach państwo dostaniecie konkretną godzinę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam Rady 75 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.